Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, minęła 21, jest czwartek, a to oznacza, że startujemy z programem Reset Obywatelski i to, co Państwo widzieli przed chwileczką, że jeszcze coś szybciutko tutaj starałam się zapisać, to jest taka informacja, która jest, uważam, bardzo istotna dla nas wszystkich i warto, żeby wybrzmiała. Mamy dzisiaj aż dwóch sponsorów, dwie osoby hojne, które chciały ten konkretnie program dzisiaj zasponsorować i sprawić, żeby dotarł do większej niż być może zwykle liczby odbiorców. Bardzo serdecznie dziękujemy. Już Państwu mówię, kto to jest, chociaż widzieliście pewnie Państwo, ci, którzy oglądają nas na planszy, ale dla tych osób, które słuchają, i dla tych osób, które nie mają czasu, nie mają możliwości, żeby patrzeć w monitor i też tylko gdzieś tam w radiu nas odsłuchują albo na Spotify'u, pan Paweł Łuczak i Adam Zrywi to są nasi dzisiejsi sponsorzy, producenci, wykonawcy, jak my to mówimy, bo przypominam Państwu serdecznie, że no, my tutaj wszyscy jesteśmy dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności, obywatelujemy razem, no to są media obywatelskie, więc w zasadzie tylko dzięki Państwu i dla Państwa tutaj jesteśmy. Wszystkie dane do przelewów, jeżeli Państwo chcą też nas tutaj zasponsorować i umożliwić nam dalsze funkcjonowanie, są oczywiście na naszych social mediach, na naszej stronie internetowej, pewnie za chwileczkę na pasku też się tutaj gdzieś pojawią. A ja już serdecznie chciałam się powitać z Państwem, bo widzę, że na czacie jest już Was sporo. Zaczęły się najpierw witać dzisiaj nasze panie, stałe słuchaczki i stałe widzki. Także witam bardzo serdecznie pani Ludwiniu, pani Olu, pani Aniu, pani Beato, Kasia się pojawiła, pani Dorota, Magda też tutaj są i pan Marian z nami, Adrian Jasiński, o widzę, że już jest nas naprawdę tutaj całkiem spora gromadka, bardzo się cieszę, że państwo też tutaj się już od razu przywitali na czacie, bo dzięki temu my mamy też takie wrażenie, że nie gadamy do ciemnego ekranu po drugiej stronie, do tej kropki tutaj kamerki w laptopie. Bardzo się cieszę też, bo widzę, że już jest co najmniej jedna osoba, która dzisiaj przyszła do nas słuchać swojej ulubionej krakowianki. Rozumiem, że tutaj zajawka zrobiła swoje. Ja się tak spodziewałam, pani Aniu, że pani się będzie dzisiaj cieszyła, bo wiem, że pani tą gościnę wyjątkowo lubi i szanuje i podziwia. Także cieszę się bardzo i mam nadzieję, że pozostałym państwu też ten dzisiejszy skład umili wieczór. I ja od razu bym prosiła państwa na dzień dobry. Panie Przemku, właśnie tak pan zaczął, jak ja przed chwilą tutaj witając się na naszym wewnętrznym czacie z gościnią i z gościem. I powiem szczerze, właśnie dlatego tutaj w tym momencie chciałam powiedzieć, niech państwo mi dzisiaj wybaczą, jeżeli ja będę miała jakieś wtręty z takim dosyć czarnym humorem, ponieważ tak się wydarzyło jakoś. Nie, no muszę się naprawdę z państwem tym podzielić, żeby państwo zrozumieli dzisiejszy mój stan umysłu po prostu. Krótko przed wejściem na antenę zobaczyłam w internecie, logując się do Facebooka, mema jednego z serii, z całego cyklu z pewnym prezenterem TVP, konkretnie panem, który zagrał kiedyś jedną dobrą rolę w Młodych Wilkach, to już państwo wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, no więc Jarek Jakimowicz błysnął w tym tygodniu, w ten sposób się tutaj pokazując w pozie Batmana. No i proszę Państwa, ja zobaczyłam przed samym wejściem na antenę ten mem, kiedy Jarek Jakimowicz tutaj w tej pozie Batmana stoi przed procesją po prostu na Bożym Ciele i padłam. Musiałam to oczywiście podać dalej, bo przecież skoro ja to zobaczyłam, no to trzeba po prostu jakoś sobie ulżyć i co najmniej kilka innych osób zostanie straumatyzowanych tym memem, to jakoś mi wtedy może będzie lżej, że cierpimy sobie razem. No ale to powiem szczerze, wywołało mnie jakąś dziwną reakcję po prostu zwrotną. No i jest stres w tym kraju, więc jak się możemy pośmiać, to się pośmiejmy, ale niech mi państwo dzisiaj naprawdę wybaczą, jeżeli ten mój dowcip będzie nieco taki ciemnawy i może troszkę taki bardziej
jak to się mówi, no pokręcone, tak? Najlepiej to chyba oddaję to słowo. No i właśnie też przywitałam się tutaj z gościami czekającym już w wirtualnej poczekalni, tym pochwalony. Nigdy tak nie mówię, ale dzisiaj po prostu to było jedyne, co mi się jakoś tak cisnęło na usta. Bardzo chyba chciałam to napisać i powiedzieć. No ale tutaj widzę, że Państwo też mają podobnie. Pan Przemek tutaj już też się właśnie w ten sposób przywitał, więc jakoś mi lżej, że to nie tylko ja tak dzisiaj mam. No i proszę Państwa, już w zasadzie czas, bo Państwo się w poczekalni niecierpliwią, już na pewno chcą na antenę tutaj do nas rozmawiać, a i Państwo się pewnie już nie mogą doczekać. Kto to dzisiaj z nami będzie? Otóż dzisiaj będzie z nami taka para, że w zasadzie no ja mogłabym się już teraz z Państwem pożegnać i ich zostawić tutaj po prostu. I myślę, że mimo całej Państwa sympatii dla mnie to już by dzisiaj i tak Państwu wystarczyło ta para, która tutaj za chwilę się pojawi, albowiem wiecie Państwo doskonale z zajawki, kto to będzie i że są to osoby, którym wystarczy rzucić hasło świeckie państwo i w zasadzie cała reszta robi się już sama, ponieważ są to osoby, jak to się kiedyś w Polsce mówiło, mowne, to jest darem mowy naprawdę pięknej, a i też zaprawione w bojach, więc naprawdę szykuje się tutaj wspaniała rozmowa. Ja się postaram tylko przypominać i co ewentualnie podrzucać tutaj jakieś jeszcze tematy, ale myślę, że jak najwięcej przestrzeni dla moich dzisiejszych gości tutaj bym chciała zobaczyć. Zastanawiam się, czy nam te dwie godzinki tutaj starczą na to, żeby pewne tematy poruszyć, bo stali nasi widzowie, widzki to na pewno wiedzą, że jak poprzednim razem była u mnie pani Katarzyna, godzinę to było nam naprawdę tej godzinki mało, żeby przegadać chociażby bieżące sprawy dotyczące świeckiego państwa, świeckiej Polski. No więc dzisiaj troszkę tego czasu zarezerwowałam więcej. Myślę, że temat jak na święto Bożego Ciała taki nie mógł być inny, po prostu się to samo jakoś przez się rozumiało, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym rozdziale państwa od Kościoła i o świeckości czy nieświeckości, w zasadzie można by było Polski powiedzieć. No i już naprawdę do meritum, Katarzyna Wójtowicz z nami z Krakowa, z kolektywu Dość Milczenia i Piotr Seweryn Pawłowski, w zasadzie też tutaj chciałam zażartować, ojciec, założyciel ogólnopolskich grup zrzeszających osoby, które wierzą w to, że świecka powinna być również szkoła w Polsce. Jeżeli jeszcze Państwo nie są na grupie Świecka Szkoła w swoim regionie, to zapraszam, wystarczy wpisać Świecka Szkoła w wyszukiwarce na Facebooku i na pewno jakaś grupa lokalna Wam wyskoczy, tych grup jest już w tej chwili chyba kilkanaście, nie chcę tutaj wprowadzać Państwa w błąd, tutaj Piotr mnie za chwileczkę ewentualnie poprawi, ale są takie, na których są naprawdę tysiące osób już i dyskusja jest ciesząca mnie bardzo swoją jakby bujnością i żywiołowością, także zapraszam Państwa serdecznie i jak zwykle oczywiście na profil Dość Milczenia, bo tam też się dzieje i jeżeli Państwu z tą świeckością Państwa po drodze, no to absolutnie trzeba tam po prostu na bieżąco śledzić i czytać. Dobry wieczór Wam, bardzo się cieszę, żeśmy się dzisiaj przy tym święcie mogli spotkać. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cała przyjemność po naszej stronie. No i słuchajcie, w zasadzie tak jak tutaj powiedziałam, ja wiem, że ta rozmowa będzie się po prostu toczyć sama, natomiast taki punkt wyjścia jakiś potrzebny byłby nam do tej rozmowy i do tej dyskusji. No i tak jak rzuciłam tutaj w zajawce, to są te pytania, które chyba do znudzenia trzeba zadawać i trzeba do znudzenia na nie odpowiadać, żeby do jak największej po prostu liczby osób w końcu z tym też trafić. Dlaczego państwo musi być świeckie i dlaczego szkoła musi być świecka? Kasia, to może ciebie tutaj na początek prosiła. Myślałam, że dlaczego szkoła musi być świecka? Znaczy umówmy się, jakby podstawą kształcenia i wychowania, znaczy no w założeniu tak powinno być, jest szkoła plus dom rodzinny. W związku z powyższym, jeżeli szkoła nie będzie przekazywała treści świeckich i będzie cała zindoktrynowana, no to szykuje nam się pokolenie zindoktrynowanych, zamkniętych głów obywateli przyszłych i obywatelek. No to jest tak najogólniej mówiąc
w skrócie. Więc bez świeckiej szkoły nie ma otwartych głów, nie ma pola do dyskusji. Znaczy tutaj w ogóle można byłoby bardzo dużo mówić, jak w ogóle wygląda system kształcenia, który pozostawia wiele do życzenia, ale jeżeli do tego jeszcze tutaj dołożymy w tym momencie indoktrynację religijną, no to już w ogóle kaplica i możemy się pożegnać z jakimkolwiek otwartym, przyjaznym, demokratycznym, świeckim społeczeństwem w przyszłości. Tak w skrócie bardzo. Piotrze, ty też tak uważasz? Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Zastanawiałem się, co powiedzieć. Znaczy, może powiedzieć coś nowego, tak? Bo ja już milion razy powtarzałem takie rzeczy, które w sumie są mega mądre, sprawdzone, właściwie wszyscy się ze mną zgadzają. No ale może coś nowego, tak? I ostatnio zacząłem myśleć o podejściu takim, powiedziałbym, czysto ekonomicznym, tak? Znaczy, po co jest świecka szkoła dla nas, dla Polski, tak? Dla społeczeństwa, które no, traktuje siebie jako wspólnotę, tak? Dobra, popłynąłem, tak? Oczywiście nie jesteśmy wspólnotą, ale powinniśmy być, tak? No ci bardziej światli, prawda? Ci, którzy chcieliby żyć w dobrze zorganizowanym państwie, no chyba wiedzą, że musimy tworzyć jakąś wspólnotę, żeby w ogóle działać, żeby to w ogóle działało, tak? No i dobra, świecka szkoła, tak? No to cóż, no dzieciaki spędzają w tej szkole kilkanaście lat, tak? Spędzają w zasadzie większą część swojego życia, tak? No do cholery, to szkoła ich kształtuje, no bo rodzice de facto są zabiegani, nie mają zbyt wiele czasu, nie będą mieli zbyt wiele czasu, tak? No ja wyciągam oczywiście średnią, prawda? No są oczywiście rodzice, którzy mają czas dla swoich dzieciaków, no są bardzo zaangażowani i chwała im za to, ja w ogóle podziwiam takich ludzi, tak? Natomiast no cóż, no gonitwa współczesnego świata jest taka, jaka jest, tak? I teraz dojdźmy do tej szkoły, tak? Która no, kształtuje jednak te postawy, kształtuje te takie zasadnicze umiejętności, które, no, które ten licealista potem wnosi w dorosłość, prawda? Ten absolwent jakiejkolwiek szkoły średniej, tak? No i co mamy? Tak, no mamy w tej chwili indoktrynację, czyli mamy w całą masę wtłaczania tym dzieciakom bzdur, prawda? Czyli mówiąc krótko, marnowania im czasu, tak? I to wam nie rozwodźmy się na temat, jakby dopowiedzieć, jakości kształcenia, czy to humanistycznego, czy przyrodniczego, prawda, jeżeli chodzi o nauki ścisłe, tak? No ale przejdźmy do jakichś rzeczy praktycznych, tak? I tu znowu, tak, ja bardzo lubię myśleć o jakiejś takiej średniej w naszym kraju, prawda? Bo czym innym jest prestiżowe liceum w Krakowie, w Warszawie czy choćby Gdańsku, prawda? Czyli to jakaś taka banieczka, która jest super fajna, hiper, wychodzą z tego fantastyczni młodzi ludzie wykształceni, którzy potem będą robić kariery. No ale umówmy się, przeciętna polska szkoła to jest szkoła w małym albo średnim mieście, tak, która nie daje czegoś ekstra. Tak? No i generalnie absolwent tego typu szkoły, no to jest człowiek, który no nie wynosi umiejętności praktycznych, tudzież wiedzy praktycznej, która naprawdę byłaby fajna, żeby konkurować z rówieśnikami z innych krajów europejskich, no bo umówmy się, no przecież te dzieciaki mają dostęp do full informacji, prawda? Przecież ten 18-latek to jest tak naprawdę ktoś, kto będzie na rynku konkurował z 18-letnim Niemcem, Belgiem, Szwedem czy Czechem, tak? I, no i co my mu dajemy? No dajemy mu indoktrynację, no dajemy mu totalny rozjazd, prawda, w jakiś taki mentalny, gdzie najpierw katecheta wtłacza mu jakieś kompletne bzdury na katechezie, prawda, a 15 minut później biolog próbuje to odkręcać. Tak, próbuje mówić coś, co jest oparte na nauce, tak? Czyli fundujemy tym dzieciakom totalny miszmasz w głowie. Mamy niejako dwa różne nurty kształcenia, dwa różne nurty wtłaczania czegoś do głów tych dzieciaków. Tak? I tak, ja wiem, to jest dziwne ujęcie, ale postanowiłem dzisiaj jakoś wyjść ze schematu. Tak? Pomyślmy o cholernej ekonomii, tak? Przecież my tracimy potencjał, my tracimy dzieciaki, które mogłyby dokonywać naprawdę niesamowitych rzeczy, tak? No bo są inteligentne, tak? No bo mają potencjał rozwoju, a my mieszamy im w głowach, tak?
My wtłaczamy w nich jakieś te dziwne schematy, prawda? Każemy im się uczyć o Karolu Wojtyle, jakieś naprawdę bzdety, prawda? Przesiadywać na apelach z jakimś tam biskupem i mieszamy ich w głowach, tracimy ten potencjał, tak? I na sam koniec powiem tak, to też jest dobre dla katolików. Tak? Przecież no, mówmy się, no, przeciętna matka katoliczka też chciałaby mieć syna, który odniesie sukces, tak? a nie kogoś, kto będzie zindoktrynowany, kto będzie miał klapki na oczach i kto potem będzie się z tym męczył. Tak? Po to właśnie jest świecka szkoła. Też. Bez tej świeckiej szkoły nie będzie świeckiego państwa, a no... Bez świeckiego państwa nie będzie tego, o czym tutaj chociażby Alex pisze na czacie, że jest to główny filar demokratycznego, praworządnego, suwerennego, niepodległego państwa. Więc bez tej świeckości po prostu Polska nie będzie wolna, nie będzie demokratyczna i nie będzie praworządna i nie będzie suwerenna. Powiedzcie, bo ja bardzo bym chciała wskazać jakoś ludziom tego winnego. Kto jest winny tego stanu, że tak w Polsce w tej chwili jest, że mamy tą świeckość gdzieś wpisaną w ustrój, ale tej świeckości nie ma. No, jesteśmy nieświeckim państwem w tym momencie. I nawet jak słyszę takie stwierdzenia, że jesteśmy państwem fundamentalizmu religijnego, to nie umiem z tym jakoś polemizować, bo w sumie no, przecież już w takim państwie jesteśmy. Kasia. Ja bym chciała jeszcze na chwilę odnieść się do samej szkoły, jeśli pozwolicie, bo ja z kolei myślę sobie tak, szkoła z założenia powinna nauczać. Słowo nauczać ma w sobie takie ukryte słowo jak nauka, religia nie jest nauką. W związku z powyższym według mnie religia powinna być nie tyle wyjść ze szkół, co powinna być w szkołach zakazana, dlatego że nie jest nauką, tylko jest zbiorem jakichś tam wyobrażeń, wierzeń, a co jest najbardziej istotne, to przekazuje nieprawdę. Nie może być takiej sytuacji, że na równym poziomie, bo tak jest traktowane z chemią, biologią, matematyką, tam sobie możecie wziąć co tam chcecie, przekazuje się dzieciom kłamstwa, ponieważ to, co mówią katecheci, księża, zakonnice, na przykład dotyczące powstania człowieka, dotyczące antykoncepcji, dotyczące no, czegokolwiek, tak? To są to kłamstwa, nie mające nic wspólnego z nauką. W związku z powyższym dla mnie przekazywanie dzieciom kłamstwa w szkole powinno być po prostu zabronione. Bo jeżeli nauczyciel jakiegokolwiek innego, czy nauczycielka innego przedmiotu przekazywałaby, czy przekazywałby stek bzdur, nie mających nic wspólnego z nauką, to prawdopodobnie zostałby z takiej szkoły zwolniony w trybie natychmiastowym. Natomiast tutaj księża, zakonnice oraz katecheci, katechetki mają totalną dowolność w przekazywaniu tego, czego chcą, bo nie wolno zapominać o tym, że to, co nauczane tutaj, wielki cudzysłów, w szkole, jest absolutnie poza kontrolą kogokolwiek i czegokolwiek, dlatego że to, co uczy się dzieci z tak zwanych podręczników do religii, jest zatwierdzane przez Kościół, nie jest zatwierdzane przez, nie wiem, znaczy, no, nawet tutaj teraz nie chcę mi przejść przez gardło, przez Ministerstwo Edukacji, bo jak sobie pomyślał o Czarnku, to jakby to nie jest w tym momencie ktoś, kto by tu zaoponował, ale chodzi mi tutaj o to, że znajduje się to za jakąkolwiek kontrolą, czyli przychodzi sobie taki człowiek w habicie czy tam pod koloratką i może tak naprawdę wmówić tym dzieciom absolutnie wszystko, mało tego, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że religia jest liczona do średniej. W związku z tym jest to ultra niesprawiedliwe, to już jakby wyklucza jakąkolwiek sprawiedliwość w szkole, ponieważ z religii, jak wiadomo, bardzo łatwo zdobyć ocenę bardzo dobrą, czy tam lepszą niż bardzo dobrą, w związku z tym podnosi to skutecznie średnią. Wobec tego wiele dzieci, które nawet nie chciałyby, jeżeli już są w takim wieku, chodzić na religię, jest to dla nich bardzo mocno zachęcające, w związku z tym, że nie
wysilając się za wiele, mogą zdobyć ocenę, która podniesie im skutecznie średnią. W związku z tym, podsumowując, uczenie cudzysłów dzieci kłamstw, czegoś, co nie jest zgodne z jakąś tam ze stanem faktycznym, ze stanem wiedzy naukowej oraz wliczanie to do średniej i brak kontroli jakiejkolwiek zewnętrznej nad tym, co dzieciom się tłucze do głów, powinno być w szkole absolutnie zakazane. Kasiu, to jak ty się jeszcze tutaj jakby cofnęłaś do tego tematu szkoły i w zasadzie tutaj powiedziałaś o tej kontroli, to ja cofam to pytanie o to, kto jakby tutaj jest winny temu stanowi rzeczy, zostawmy to na moment, a wróćmy tutaj jeszcze, bo myślę, że Piotr mógłby też sporo do tego dopowiedzieć ciekawego, bo przecież no, Piotr oddolnie tutaj montuje grupę w całej Polsce, w zasadzie sieć grup, które jednak starają się troszeczkę sprawdzać, co tam w tych szkołach się na tej religii dzieje. I powiedz, Piotrze, jak to w ogóle idzie, jak dużo osób faktycznie się do tych grup do ciebie przyłącza, które regiony jakby w tym przodują, bo te grupy nie są liczebnie porównywalne do siebie i też jeśli chodzi o ten taki rozmach w działaniu, to mam wrażenie, że też jeszcze jest różnie. Pewnie to kwestia trochę tego, jak osoby dołączają i jak kolejne regiony dołączają, ale czy faktycznie te grupy mają moc, czy ta wieść po prostu się tam niesie, jak sobie radzić z tą religią w szkołach, jakieś dobre praktyki wypracowujecie, jak monitorować właśnie tą sytuację, jak interweniować, jak to wygląda i czy to tobie daje taką nadzieję, że w mobilizowaniu rodziców jest moc? Wiesz co, znaczy na wstępie, co mnie najbardziej cieszy, my nie jesteśmy jedyni, wiesz, takich grup jest więcej, tak? Ja czuję się jak taka, wiesz, taka cegiełka, prawda, która buduje, nie? I naprawdę, no nie wiem, nie jest, zupełnie szczerze, ja nie jestem przyzwyczajony do myślenia o sobie jako jakimś liderze, nie? Który niesie tą pochodnię i wszyscy za nim idą. Ja czuję się jako jakiś tam, wiesz, jakiś element tego całego środowiska, które rośnie w siłę i to mnie cieszy. To mnie cieszy. Nie? Ja naprawdę lubię współpracować absolutnie z każdym. Bo wiesz, siła jest w nas, siła jest we współpracy, tak? Dlatego też, wiesz, to jak w ogóle powstały te grupy, tak? No bo ta moja grupa pomorska to jest tak naprawdę 2015 rok, tak? Kiedy był projekt obywatelskiej ustawy Świecka Szkoła. Tak, 2015. Koordynowałem zbieranie podpisów w Trójmieście na Pomorzu. Zrobiliśmy jakiś wynik ze 20 tysięcy. Tak? Tak myślę, bo dokładnie tego nie dało się policzyć, bo przecież wysyłaliśmy na bieżąco nawet nie do Warszawy, tylko do Łodzi to szło. Tak? To było coś. Tak? No i w sumie chyba jako jedyny, no bo tam oczywiście powstawały grupy takie zadaniowe, tak? I naprawdę grupa facebookowa do zbierania podpisów wypaliła świetnie jako narzędzie. Tak, to wciąż jest świetne narzędzie, najzwyczajniej w świecie, tak? No i postanowiłem tej grupy nie zamykać. Postanowiłem dać jej życie, tak? I dłubałem, robiłem różne rzeczy. Tworzyłem awantury w Gdańsku, które stały się w pewnym momencie głośne. To przyciągało ludzi, tak? W związku z tym dowiedziałem się, że awantura działa, tak? I kontynuuję to. No i tak wyszło. No i ta grupa naprawdę żyje. Ja to uważam za naprawdę, naprawdę duży sukces, tak? Natomiast na grupy wojewódzkie wpadliśmy no z grupą inicjatywną, która postanowiła zbadać to, ile zarabiają katecheci w szkołach. Znaczy, może nie, inaczej, przepraszam, bądźmy precyzyjni. Ile gminy wydają na katechetów w szkołach, tak? Bo postanowiliśmy zbadać każdą gminę i każdy powiat w Polsce. Wyniki tego wciąż są na stronie internetowej cenareligii.pl, można cały czas to sprawdzić. I ta akcja poszła naprawdę na spodziewanie dobrze, tak? A żeby ją koordynować, no postanowiliśmy zrobić te grupy regionalne, żeby to jakoś się kleiło, tak? No bo potrzebni byli ludzie lokalnie, tak? I w tej chwili faktycznie ta grupa pomorska cały czas jest dominująca, tak? Jest jakimś takim centrum, tak? które oddziałuje na resztę. Grupa Wielkopolska bardzo fajnie działa pod wodzą Pawła Nijakowskiego.
który jest naprawdę mega, mega organizatorem, naprawdę bardzo go podziwiam. Grupa Mazowiecka, która ma gigantyczny potencjał, tak? Ja mam nadzieję, że ona w końcu udowodni, że naprawdę ten potencjał tam jest, tak? No ale potrzebny jest tam lider, liderka, bardziej liderka, tak? No bo tam są świetne dziewczyny, które naprawdę mają powera. I są inne grupy wojewódzkie, które są na początku drogi. Natomiast są tam świetni ludzie. Naprawdę ja jestem naprawdę szczęśliwy, że udało się takich fajnych ludzi zgromadzić wokół tej idei, tak? Idei no niesienia, prawda, tego w tej misji tworzenia świeckiego państwa, tak? I wiesz co, ja nawiążę do tego, o czym mówiła Kasia, nie? Kasia mówiła o kontroli, też mówisz o kontroli, tak? Natomiast ja badałem w ramach no, tych akcji, które robiłem u siebie na Pomorzu, zwłaszcza w Gdańsku, badałem nadzór, tak? Nie kontrolę, nadzór, tak? Bo nadzór pedagogiczny to jest coś, co jest pomijane, tak? To jakoś się nie przebija, prawda? I zbadałem dyrektorów szkół pod tym kątem, co oni robią w ramach nadzoru pedagogicznego nad katechezą, nad lekcjami religii, tak? I okazało się, że generalnie nic nie robią. Nic, tak? No to jest w zasadzie jedyny wniosek, jaki wysnułem, tak? No może jakiś kilku dyrektorów coś tam przebąkiwało, że coś robią, natomiast nie robią nic, tak? Czyli oprócz tego, że faktycznie treści przekazywane są totalnie poza kontrolą, bo Kościół sam sobie je wymyśla, tam sobie wtłacza, no już poza tym, że bardzo wielu katechetów to są naprawdę, naprawdę ludzie, którzy mają jakiś problem sami ze sobą, tak? I w ogóle jakąś patologię przekazują dzieciakom, już kompletnie poza programem Kościoła, tak? No to okazuje się, że ten nadzór jest fikcją. Tak, to jest fikcja, nie? I zawsze mnie to, chciałem powiedzieć, śmieszne. No nie, to nie jest śmieszne, bo to jest tragiczne, tak? Jak ja słyszę argument ludzi, którzy ze mną dyskutują o tym, dlaczego religia, i oni twierdzą, że religia jednak powinna pozostać w szkole. I oni mówią tak, no wiesz, ty masz rację, religia, no nie, szkoła tego, ale wiesz, te dzieci w szkole jednak są trochę bardziej bezpieczne, bo tam jest nadzór, tak? Bo tam jest dyrektor, tamten ksiądz katecheta nie zrobi wszystkiego jak na plebanii. No to śmieję im się w twarz i mówię, tak, really, naprawdę uważasz, że w szkole ten dzieciak jest bezpieczniejszy niż na jakiejś tam plebanii, tak? No i próbuję przytaczać te wyniki, tak? No przecież można wziąć wyimki z gazet i z artykułów o tym, gdzie ci pedofile w koloratkach, że tak powiem, typują te dzieci, tak? Gdzie one znajdują te dzieci? No większość właśnie na katechezie w szkole. No tak, no to przecież to jest do sprawdzenia, tak? No i mówiąc krótko, trzeba metodycznie te wszystkie bzdury odkłamywać, no i nazywać je bzdurami, tak? Prosto i konkretnie. Dobra, bo odbiegłem od tematu. Odbiegłem? No to jeszcze słuchajcie, ja bym przy okazji, jak już jesteśmy przy tej szkole, o Czarnka jednak zapytała i o Lex Czarnek i o to, czy widzicie też zagrożenie w tym nowym przedmiocie, który od września wejdzie, czyli historia i teraźniejszość. Z jednej strony ma to zastąpić WOS i tak naprawdę to już wiemy, że tylko jakaś garstka młodzieży, nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy na temat statystyki, ilu maturzystów w Polsce wybiera co roku WOS rozszerzony do zdawania na maturę. Natomiast no wiadomo, że WOS w ogóle będzie się pojawiał tylko w rozszerzeniu w liceach, technikach, tych szkołach, które się maturą kończą. Natomiast na poziomie takim podstawowym, już w szkole podstawowej i potem licea, technika będzie ten nowy przedmiot. No i tutaj mamy po prostu dodatkowe godziny, które zamiast służyć do tego, żeby nauczyć młodych Polaków, przyszłych wyborców i też obywateli tego kraju, żeby ich nauczyć, co to jest Sejm, kto to jest prezydent, jakie ma uprawnienia, jakie są prawa, jakie oni mają jako obywatele prawa w kraju, jakie mają obowiązki, co mogą poszczególne instytucje, jakie są zależności między nimi, chociażby o tej praworządności by się coś mogli nauczyć, no to już wiemy, że tego się co dziesiąty, co dwudziesty maturzysta w Polsce dowie gdzieś tam
przy samym końcu etapu tego ostatniego przedmaturalnego, edukacyjnego, natomiast cała reszta się nie dowie, cała reszta po prostu będzie indoktrynowana, bo tam nie tylko będzie prawdopodobnie pisana historia na nowo, no ale z tego, co już gdzieś tam zostało opublikowane z tego podręcznika napisanego przez profesora Roszkowskiego, no to tam też grubo będzie właśnie na temat roli Kościoła i sporo takich treści zostanie tam po prostu młodzieży podanych, sprzedanych. Ja się powiem szczerze, obawiam, że tam będzie takie frontalne pranie mózgu robione i właśnie dwutorowo, że z jednej strony ta na nowo pisana historia, a z drugiej strony właśnie taka typowa religijna indoktrynacja. Czy wyście się temu przyglądali i co generalnie, jakby, czy możecie spać wiedząc, że Czarnek po prostu tą indoktrynację do tej szkoły wprowadza w tym momencie i to tak, no nie powiem po strajkowemu na pełnym czym, ale no na pełnym gazie to robi i przyspiesza coraz szybciej. I no i to, co jeszcze przed chwilą nam się wydawało, że jest no nie do zrobienia, że to mu się nie powiedzie, no to już w tej chwili wiemy, że od września ten przedmiot będzie i oni na szybko ten podręcznik wyprodukują, wydrukują, jakieś podstawy już do tego koszmarne też na szybko napisali i to po prostu się stało po prostu ciałem w tym momencie i za chwileczkę nasze dzieci po prostu w tej szkole będą tych głupot słuchać i już my z tym za wiele nie zrobimy na tym etapie. Dobra, to może ja, co? Może tutaj Piotrze, ty. Wiesz co, powiem ci tak, Czarnek już stał się memem, tak? Ten koleś już jest memem. Absolutnie zasłużenie, nie? No to on naprawdę zapracował na to, tak? Zapracował na tą całą szyderę, która jest z niego. I wiesz co, to trzeba pogłębiać, nie? Wiesz, ja myślę o takich narzędziach walki, tak? Bo tu trzeba o tym mówić, że to jest wojna. No to jest wojna. Tak, to jest wojna, tak. No światopoglądowo jest ta wojna na pewno. Tak, ja mówię już od dawna, nie? Że to jest wojna światopoglądowa, której my nie zaczęliśmy, ale my musimy skończyć. To nie my chcieliśmy tej wojny, tak? No ale do cholery trzeba walczyć, tak? No to jakie mamy narzędzia? Po pierwsze edukacja. Tu widzę, że ktoś pisze o czymś takim, że powstanie platforma edukacyjna w internecie, która będzie odkłamywać wszystkie kłamstwa w książce Roszkowskiego, tak? Roszkowski, no pochylmy się może nad tym człowiekiem. Ja osobiście uczyłem się z jego książek, kiedy zdawałem egzamin wstępny na prawo bardzo, bardzo dawno temu. Tak? Naprawdę to był ktoś, to był człowiek, którego książki historyczne czytało się z przyjemnością, naprawdę, tak? No i zeszmacił się, no i został szmatą pisowską i nie bójmy się tego mówić, tak? Naprawdę, no po prostu będzie się za nim to ciągnęło, chciał tego, ma i należy tak go nazywać. No bo prawda, no prawda, musi iść prawda. A więc tak, edukacja, czyli odkłamywanie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie szydera, tak? Ja odkryłem śmiech jako fantastyczną metodę nauki. Po prostu z nich trzeba toczyć bekę non stop. Naprawdę, tak? I może nie jest to coś, co przekona 40-50-latków, ale 15-latek kupuje ten przekaz idealnie, tak? On po prostu, przeciętny 15-latek, no to nie jestem psychologiem, ale tak jest, no. 15-latek nie znosi fałszu, nie znosi wciskania mu ściemy, tak? A im ta ściema jest bardziej bezczelna, tym on bardziej jej nie lubi, tak? W związku z tym trzeba się po prostu z nich śmiać na pełnej petardzie, tak? No bo jeżeli Roszkowski pisze głupoty w tym podręczniku, a już nawet zdążyłem spojrzeć na jakieś tam fragmenty, tak? To po prostu trzeba się z tego wyśmiewać. Natomiast no, nie da się ukryć, że czeka nas praca u podstaw, tak? No bo zawsze w sytuacji, kiedy coś wchodzi na pełnej petardzie do tysięcy szkół, no to bez pracy u podstaw rodziców przede wszystkim, którzy są mniej lub bardziej świadomi, rad rodziców, tak? Czyli ludzi, którzy przecież też powinni być zainteresowani tym, czy w ich szkole sprzedaje się bzdury, czy jednak jakąś wiedzę. Tak, no to bez tej pracy organicznej, no niewątpliwie nie będzie dobrze, tak? I
I powiedzmy, że o ile jestem w miarę spokojny o to, że w Gdańsku czy w Gdyni będzie to wyglądało nieźle, to oczywiście w jakimś technikum w Kościerzynie będzie indoktrynacja głupotami na pełnej gazie, tak? I mam tego pełną świadomość. Bo tak będzie. Czy znajdzie się tam ktoś ważny, kto będzie odkłamywał? Osobiście przypuszczam, że wątpię, ale może się to zmienić. Może. No i jeszcze zanim tutaj Kasię podpytam o to samo, to tylko powiem wam jedną rzecz i państwu, którzy nas oglądają, słuchają, zdajecie sobie, znaczy wiecie jakby to, że jestem bardzo z edukacją związana od lat i mimo, że już nie pracuję w szkole jakiś czas, to faktycznie z tymi nauczycielami, z którymi pracowałam, w większości utrzymuję jakieś tam kontakty i powiem szczerze, że moi znajomi, nauczyciele historii, nauczyciele WOS-u, którzy teraz będą musieli tego hitu uczyć, oni są absolutnie, słuchajcie, przerażeni. No, to też jest może taka rzecz bańkowa, bo jednak te osoby, z którymi jakoś utrzymuję kontakty, to nie jest ten sort nauczyciela, wiecie, pisowskiego historyka, jakiegoś takiego konserwatywnego w prawą stronę ciągnącego, tylko to są raczej ludzie, którzy no, mają to serce po lewej stronie i generalnie mają takie bardziej otwarte horyzonty. No i oni są naprawdę absolutnie przerażeni, bo no to oni bezpośrednio będą ten ciężar taki dźwigać, znowu tego wyboru, czy oni będą po prostu te głupoty kazali, wiecie, czy będą kazać kupować ten podręcznik, wydawać jakieś tam pieniądze znowu państwowe na to, żeby ten podręcznik iluś tam osobom wręczyć i czy z niego korzystać. Jak z niego wybierać jakieś tam te treści, czy boją się, że będą rozliczani w stosunku do tego, czy przekazują faktycznie te głupoty, które tam gdzieś są zapisane, czy nie. Nie żebym tam, wiecie, jakoś specjalnie tutaj się roztkliwiała, bo my wszyscy jesteśmy w zasadzie w takiej zawsze sytuacji wyboru i dziennikarze, ludzie mediów i nie wiem, lekarze, pielęgniarki, no wszyscy jesteśmy w tym kraju co chwila stawiani przed jakimiś etycznymi wyborami moralnymi. Czy jesteśmy po stronie prawdy, światłości, czy tutaj tych ciemnych sił, które nas gdzieś starają się cofać w tym społecznym rozwoju. Więc to też nie chodzi o to, żeby tutaj teraz płakać nad tymi nauczycielami, no bo po prostu na każdą grupę przychodzi taki moment, że trzeba się jakoś tam zadeklarować i albo zachować przyzwoicie, albo po prostu gdzieś tam schować tą przyzwoitość do kieszeni i po prostu każdy to jakoś sam musi sobie... wiecie, podjąć tą decyzję i ten jakiś rachunek sumienia, bilans sobie po prostu przeprowadzić. No ale z drugiej strony, no, biorąc pod uwagę, jakie też z Lex Czarnek idą te takie narzędzia, które dostają dyrektorzy do dyscyplinowania i jednocześnie kuratorzy do dyscyplinowania dyrektorów, no się nie dziwię, że jest ten strach, bo no, za chwilę może być tak, że kto się zbuntuje, to nie będzie uczył. Nawet może nie tyle stracić pracę samą gdzieś, ale także uprawnienia na przykład do tego, żeby uczyć i stracić po prostu potencjalnie jakieś tam źródło utrzymania, nie tylko na tu i teraz, ale i w przyszłości, więc no, rozumiem, że ta grupa tutaj wyjątkowo czuje się poszkodowana, bo polonistki, powiedzmy, czy nauczycielki biologii aż tak jeszcze nie czują tego na plecach, że muszą zacząć tutaj, nie wiem, uczyć jakiś głupot. Jeszcze, wiecie, na geografii nie muszą uczyć o płaskiej ziemi, a tutaj na tych historyków i tych nauczycieli WOS-u już niestety padło, tak? Kasia, co ty o tym myślisz? Nie wiem, do czego mam się odnieść teraz. Będzie. Znaczy ja myślę tak, że pan Czarnek jest osobą, która będzie nas zaskakiwać jeszcze nie raz. Myślę, że to nie jest pierwszy jego pomysł, nie jest to jego ostatni pomysł i jakby priorytetem jest to, aby w końcu PiS przestał rządzić i usunąć takie osoby ze stanowisk, należy się zastanowić, co trzeba zrobić takiego, żeby PiS ponownie nie wygrał wyborów, a prawdopodobnie je wygra i niestety mam taką obawę. Dopóki PiS będzie u władzy i PiS będzie u władzy ramię z Kościołem, to takich panów Czarnków i jemu podobnych będziemy mieć pełno i oni będą mieć kolejne fantastyczne pomysły. Nie do końca chciałabym się tutaj rozwodzić teraz na temat tego
na temat samego tego przedmiotu, który ma być wprowadzony, ponieważ no nie ma się nad czym rozwodzić, on będzie wprowadzony i jakby tyle. Trzeba się zastanawiać teraz nad tym, co zrobić, żeby dzieci tych głupot nie łykały. Ja dalej uważam, że podstawą kształcenia jest rodzina i rodzice i jakby to dziecko z domu wynosi to takie podstawy, podwaliny światopoglądu i teraz umówmy się, jeżeli dziecko w domu ma rodziców, którzy myślą po pisowsku, to bez względu na to, co w szkole będzie przekazywane, to tak będą myśleć. Jeżeli dzieci mają w domu rodziców, którzy będą im tłumaczyć i jakby te podstawy światopoglądu są inne, to wszystko można skorygować w domu, więc tutaj nie miałabym takiej obawy. Ja jednak w domu upatruję to, jak rodzice tłumaczą dzieciom to, co jest w szkole, czy w ogóle mają relacje z dziećmi, a to jednak jest kompatybilne, bo im bardziej praworządna rodzina, oczywiście tutaj cudzysłów, czyli ojciec bije matkę od poniedziałku do soboty, a w niedzielę idzie do kościoła, tym bardziej jakby to myślenie jest kompatybilne z PiS-em i tutaj ani dzieci z tych rodzin, ani rodzice nie będą widzieć w tym absolutnie nic złego, więc tutaj nie mamy się co czarować, tak? Natomiast jeżeli rodzina jest rodziną tolerancyjną, jest rodziną empatyczną, jest rodziną mądrą w tym znaczeniu takim życiowym, to tutaj dziecko będzie też wyposażone w taką jakby taką wiedzę, takie podstawy, że nie wszystko to, co słyszy w szkole, trzeba się jakby to tym przejmować i może to przekazać z rodzicami. Więc dla mnie najważniejsze jest środowisko rodzinne mimo wszystko i tutaj bym jakby daleko bym gdzieś tutaj nie wybiegała z tym przedmiotem, bo ja bym była spokojna jednak o dzieci z tych rodzin, gdzie po prostu mogą pogadać z rodzicami, tak? Natomiast te dzieci, które nie mogą pogadać z rodzicami, które mają w domu no jakby bardziej taki światopogląd zbliżony do katopisu, to im to nie będzie absolutnie przeszkadzać, bo to samo mają w domu. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, jedni będą realizować program od deski do deski, ale też nauczyciele mają pewne jakby umiejętności komunikacyjne, jakieś podstawy do tego, żeby przekazywać tą wiedzę w taki sposób, żeby tym dzieciom nie do końca zaszkodzić. Oczywiście trzeba się trochę nagimnastykować, ale ja bym tutaj jednak wierzyła i zaufała w mądrość mądrych nauczycieli i mądrych nauczycielek, że będą to w umiejętny sposób robić. Więc nie do końca chcę się rozwodzić na tym, co w tych podręcznikach jest, bo to po prostu będzie w tych podręcznikach i tu nie ma co na ten temat się rozwodzić. Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz, że ja upatruję podstawy edukacji i wychowania w rodzinie, to jest po pierwsze. Zaufałabym w mądrość i umiejętności komunikacyjne mądrych nauczycieli i nauczycielek. Natomiast religię wyrzuciłabym absolutnie ze szkół jako coś, co jest zakazane, bo nie nawiązaliśmy tutaj jeszcze do jednej rzeczy, że wprowadzając i mając religię w szkole, sankcjonujemy tak samo przemoc wobec dzieci, ponieważ nie wolno zapominać, że zwłaszcza przygotowania do pierwszej komunii wiążą się z według mnie jedną z największych form przemocy w drodze do zostania dorosłym katolikiem, dorosłą katoliczką, czyli spowiedzi. I nie wolno też o tym zapominać, że księża, zakonnice, katecheci, katechetki robią i poruszają z dziećmi tematy nieuzgodnione z rodzicami, ponieważ są pierwszymi seks-edukatorami, pseudoedukatorami, seks-pseudoedukatorkami, a najbardziej burzą się o edukację seksualną, bo pamiętajmy, że to ksiądz i zakonnica jako pierwsze osoby poruszają z dziećmi na terenie szkoły małymi, siedmioletnimi kwestie cudzołożenia, kwestie czystości, brudnych myśli, masturbacji. W związku z powyższym na to też jest paragraf i ja w ogóle nie rozumiem, dla mnie to jest w ogóle chore i abstrakcyjne, że coś, co nie jest nauką, coś, co jest, niesie ze sobą tak naprawdę zagrożenie dla psychiki, jest stosowaniem przemocy i mówieniem, powielaniem kłamstw, w ogóle jest dopuszczone w szkole. To jest moje zdanie. Tutaj do tej religii w szkole właśnie doszliśmy, to tutaj głos już przekazuję dalej Piotrowi.
Słyszałam nie dalej jak 2 tygodnie temu cały wykład Piotra na ten temat, bośmy się spotkali w jednym namiocie w strefie społecznej na Gdańskim Święcie Wolności i Praw Obywatelskich i tam Piotr akurat brał udział w panelu takim, gdzie jakoś zeszło totalnie na temat właśnie tego oceniania, tych ocen z religii i no, całą jakby już tutaj wysłuchałam tą rozmowę z wypiekami na policzkach, bo to było dla mnie mega, mega takie pouczające i na takim poziomie jakby już komplikacji szczegółów omawiano tą sprawę, że mnie to usatysfakcjonowało jako odbiorczynię tych treści. No, powiedz, jak to jest, Piotrze, jak to się dzieje, że my niby jako rodzice, poprzez te rady rodziców, poprzez to, że mamy narzędzia zostawione pewne do tego, żeby mieć wpływ na to, czego się nasze dzieci w szkole uczą, nic nie możemy zrobić z tym, że no faktycznie cały komplet tych dziwnych rzeczy jest takim maluchom już na tej religii przekazywany. Dużo wcześniej, z tym się Katarzyna zgadzam w pełnej rozciągłości, dużo, dużo wcześniej niż się dowiadują na, nie wiem, biologii czy w UDŻ-cie o pewnych rzeczach. Chyba tylko bym te niepokalane poczęcie jeszcze dorzuciła do tego całego katalogu, który ty wspomniałaś. Jak to jest, że faktycznie cały czas jeszcze to w szkołach jest i jakoś ja też nie rozumiem tego, jak myślą inni rodzice, jak rodzice to właśnie sobie mieszczą w głowie, że z jednej strony tutaj się mówi o tej seksualizacji dzieci, że edukacja seksualna, nie, a z drugiej strony jak idzie ksiądz i zakonnica, czy katecheta, i oni opowiadają o tym poczęciu niepokalanym i opowiadają o tym cudzołożeniu właśnie, no to jest okej, tak? Jak to się dzieje w ogóle, że my na to po prostu nie reagujemy, a może reagujemy tylko gdzieś jakoś za słabo, tak? Dobra, słuchajcie, no to może spróbujmy poszerzyć trochę tę dyskusję, tak? Bo jaki stan obecny jest, taki jest, tak? A więc tak, może nie szkoła, ale przedszkole, zacznijmy od przedszkola. Tak? Ja, kiedy się mnie pytają, prawda, dlaczego ja w ogóle to robię, to ja zawsze odpowiadam to samo, zawsze, że w 2015 roku moja córka była w takim wieku, że musiała iść do przedszkola, w związku z tym zapisaliśmy ją do przedszkola, które wydawało się fajne, i było fajne, było, tak, i właśnie wtedy dowiedziałem się, że w przedszkolu jest religia, właśnie wtedy. Wcześniej tego nie wiedziałem, bo nie miałem zielonego pojęcia, bo nie potrzebowałem tej wiedzy. Nie było mi potrzebne do niczego, tak? Dowiedziałem się o tym, tak? Dowiedziałem się, że ta religia jest finansowana z budżetu państwa, co już w ogóle mnie zaskoczyło bardzo, 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 tak? I to był ten taki trigger, tak? To był ten zapalnik, który trzyma mnie do dziś i będzie trzymał mnie tak długo, aż ta religia nie wyleci z przedszkola i ze szkoły, tak? 3-letnim dzieciakom zakonnica opowiada o Maryi, Jezusie i pokazuje im krzyż. 3-letnim dzieciakom. Tak? To jest pranie mózgu, który nie jest totalnie dostosowany do tego, żeby w ogóle takie treści przyjmować. Tak? I to kompletnie nieważne, czy rodzice są fanatycznymi katolikami, czy tylko takimi niedzielnymi, czy w ogóle mają wylane, bo po prostu nie chcą się odróżniać od środowiska i po prostu ten dzieciak chodzi na tą religię, prawda? Czyli słucha tej zakonnicy. Tylko nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Tak? I teraz druga rzecz, słuchajcie, poszerzając naszą dyskusję. Jakiś tydzień temu był jakiś taki post, który albo ja wrzuciłem, albo ktoś inny wrzucił na naszą grupę, tak? Tam chodziło o jakieś takie właśnie relacje, nie wiem, matki z córką, coś na temat religii. O co chodziło? Aha, już wiem. Klasyczny temat, czyli wierząca babcia dowiaduje się o tym, że jej wnuk nie będzie, wnuk, wnuczka nie będzie ochrzczony, tak? I straszy swoją synową, czy tam syna, prawda, że ona sama pójdzie i ona sama ochrzci to dziecko. Tak? Klasyk, no po prostu klasyk tematów, taki top 10 tematów, które się przewija na świeckich i ateistycznych grupach, nie? Tak? I zeszło na wytłumaczenie, o co kaman, tak? Znaczy, zastanowiłem się nad tym, jak to jest, że taka babcia, która załóżmy teoretycznie jest człowiekiem empatycznym, spokojnym, nie wiem, może kocha swoje dziecko, no chciałaby przecież dobrych relacji, tak? I taka babcia posuwa się do tak chamskiego i bezczelnego szantażu, do groźby wobec najbliższego człowieka, tak? Czyli mówiąc krótko, do zdeptania godności najbliższego człowieka, że ona zrobi coś totalnie wbrew jego woli, tak? I wbrew jego przekonaniom.
tak? Pomyślę, o co kaman, co to w ogóle jest, tak? Na takim poziomie, wiecie, psychologicznym, tak? I ktoś tam rzucił, ktoś rzucił hasło, jestem głęboko wdzięczny temu komuś, bo naprawdę mamy mądrych ludzi, że chodzi o to, że dla tych ludzi obrzęd stał się ważniejszy niż relacje. Obrzęd zastępuje im relacje z drugim człowiekiem, tak? I tak na początku jakoś to pominąłem, ja potem do tego wróciłem i sobie myślę, do cholery, może faktycznie tak jest. Może naprawdę dla człowieka, który, no nie wiem, no nie ma jakichś tam specjalnie rozbudowanych wyższych uczuć, no nie jest jakimś tam intelektualistą, który zastanawia się nad sobą, prawda? Może dla takiego człowieka naprawdę ważniejszy jest obrzęd, rytuał, coś powtarzalnego, prawda, co kształtuje jego świat, co porządkuje ten jego świat, prawda? Chrzest, komunia, bierzmowanie, ślub tego, prawda? I jedziemy. I od dziesiątek lat, i od setek lat to się powtarza, a ta relacja z najbliższym, no, nie jest chyba ważniejsza. Na to wygląda, tak? Znaczy, ja wiem, to nie jest myśl do rozwinięcia w dzisiejszej dyskusji, nie? Bo nie o to w nie chodzi, tak? Ale zacząłem się naprawdę zastanawiać, co w tym tkwi. I teraz, jakby to powiedzieć, nawiążę do tego, co mówiła Kasia, tak? No to ja nie jestem takim optymistą jak Kasia i nie mam aż tak wielkiej, gigantycznej wiary i nadziei w to, że rodzice i nauczyciele dadzą radę odkłamywać te bzdury. Okej, wielu da radę. Ja znam fantastycznych nauczycieli, świetnych rodziców, którzy dadzą radę. Oczywiście, że tak. Ale średnia moim zdaniem jest taka, takiego... Wyciągnijmy średniego polskiego rodzica, który ma dziecko w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Tak? Otóż generalnie rzecz biorąc, taki przeciętny rodzic jest śmierdzącym leniem. I nie waham się tego powiedzieć, mogę to powtórzyć 10 razy. Jest śmierdzącym leniem, nie chce mu się, po prostu mu się nie chce. Najzwyczajniej w świecie, z różnych przyczyn, tak? I nie wszyscy są mega zachorowani robotą, tak? Niektórzy no, niespecjalnie czują się kompetentni, inni zrytualizowali sobie tą szkołę, prawda? Dziecko, słuchaj się nauczyciela, nauczycielki, zachowuj się, nie obuzuj, nie bij nikogo, aha, hit zamiast wosu, aha, dobra, nie wiem, co to jest, nieważne, ucz się i tyle, dostań piątkę i będzie dobrze i przestań zawracać mi gitarę tym, co tam się dzieje, nie? No sorry, no taki jest przeciętny rodzic i choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili, to w krótkim czasie tego nie zmienimy, no nie zmienimy tego, tak? W związku z tym ja trochę jednak bardziej wierzę w to, powiem inaczej, musimy się zmobilizować jako aktywiści obywatelscy, tak? No nie jest źle w tej sferze. Ja w ogóle obserwuję jakiś niesamowity wysyp nauczycieli, którzy nagle zaczęli się udzielać w mediach społecznościowych, tak? Ludzi, którzy naprawdę mają powera, mają jakieś narzędzia, tak? Tworzą się wokół nich jakieś grupy edukacyjne, tak? Oni zaczynają walczyć z tym systemem. Nie wiem, skąd się wzięło to zjawisko. Może dlatego, że w końcu naprawdę się wkurwili na system i uznali, że już nie mają nic do stracenia, że nic. Tak, że naprawdę trzeba go rozwalić od środka, wysadzić powietrze i mówić wprost, co jest kłamstwem, a co jest prawdą. Może, tak? I coś na pewno z tego będzie. Natomiast mówię, no, my walczymy z rytualizacją, tak? Ja osobiście walczę z rytualizacją, tak? Ja zachęcam ludzi do myślenia. I do tego, żeby przestali myśleć schematami i są sukcesy w tej mierze. Słuchajcie, no naprawdę nie da się ukryć, że ta mentalność się zmieniła, nie? Że ta cegiełka robiona przez wielu, wielu ludzi z wielu różnych grup, wielu, wielu aktywistów, tak? To, co robi też na przykład Fundacja Wolność od Religii, bardzo ich szanuję, współpracuję z nimi, robią publicystykę, poradniki, prawda, naprawdę propagują tę wiedzę. My naprawdę osiągnęliśmy już wiele, tak? Naprawdę, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Ale musimy się jeszcze więcej zachrzaniać, tak, żeby do ludzi jeszcze bardziej dotarło to, żeby przestali zapisywać te dzieciaki na religię, żeby po prostu przestali je zapisywać. Tak? To jest to, co ja tłukę. Tak, że
że to fundamentem tego systemu jest rodzic, który jest leniem i oportunistą. I dopóki on będzie leniem i oportunistą, dopóty ten system będzie istnieć, bo ten system bazuje właśnie na tym fundamencie. Na fundamencie niemyślenia. Niemyślenia rodzica. Tak, no bo chwilowo jeszcze nie ucznia, bo uczeń nie ma prawa sam się wypisać z religii, bo takie jest prawo, tak? Tylko rodzica, który otwiera szufladkę w mózgu, ta szufladka samoczynnie przeskakuje zamiast analizy, tak? On nie włącza analizy. Tak, on sobie myśli, no dobra, cyk, 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 pak, pak, poszło szkoła, świadectwo, piątka, no średnia może być wyższa, bo jest religia, dawaj, Dorotko, zachrzanie na religię, bo dostaniesz szóstkę. Nie? I z tym trzeba walczyć, nie? Ale jest lepiej. Powiem wam, że jak robiłem dosyć szerokie badania ankietowe szkół naprawdę w całym województwie, naprawdę, to wyszło niezbicie, że jeżeli nastolatek, czyli już ktoś w szkole średniej, jeżeli ten nastolatek chce się wypisać z religii, w absolutnej większości przypadków rodzic nie zabrania. Nie, rodzic pozwala na to. Po prostu, mówiąc krótko, to moje przypuszczenie jest takie, tak? bo nie mam oczywiście pełnego przekonania do tej tezy, ale mam głębokie jakieś takie odczucie, że najzwyczajniej w świecie rodzicowi nie chce się walczyć z nastolatkiem. Po prostu nie chce się. Tak, ten rodzic uznaje, że dobra, to by było na tyle, dziękuję, po co tam będę walczyć z nastolatkiem, który naprawdę widać wyraźnie, że mu się nie chce, tak? Koniec tematu, zaliczyłeś bierzmowanie, sayonara, to by było na tyle z Kościołem katolickim. I to jest bardzo pozytywne zjawisko. To zjawisko mnie mega cieszy, że absolutna większość rodziców szanuje albo nie chce walczyć ze swoim dzieckiem. Tak, to jest okej. To jest okej. Okay. Powiem wam tak, z jednej strony niezależnie od tego, czy jest ta wersja taka bardziej optymistyczna, czy jest wersja bardziej pesymistyczna w jakby postrzeganiu w sumie tego samego, czyli tego jak zachowają się, jak duży procent rodziców zachowa się odpowiedzialnie w tej sytuacji i będzie po prostu odwracał to, co się w szkole dzieje, no to jednak wybrzmiewa w waszych wypowiedziach to samo, że to w domu jest tutaj to miejsce, gdzie ten odbój musi się po prostu dziać i że trzeba się troszeczkę bardziej tutaj skupić na tej grupie w tym momencie rodziców, no bo odwołam się tutaj do czegoś, co gdzieś, nie wiem czy znajdę w tym momencie, ale gdzieś tutaj na czacie też wybrzmiało fajnie, że no to wchodzenie z indoktrynacją do szkół to jest po prostu część większego planu walki o ten rząd dusz, no i tutaj na tym froncie po prostu nam się w tym momencie pali i tutaj musimy coś koniecznie robić, żebyśmy tu po prostu tego frontu nie stracili i żeby nam tutaj za bardzo w szkodę po prostu nie weszli. Cisnąć z tą indoktrynację w tej chwili naprawdę, jak to tak jak powiedziałaś, spodobało mi się na pełnej petardzie, na pełnym gazie. No więc co możemy robić? To też jeszcze tutaj odwołanie do tego, co gdzieś wybrzmiało na czacie. Działacie zupełnie różnymi metodami, bo tutaj ktoś napisał, że Piotr bardziej dłubie gdzieś tam internety, tak jakieś ciśnięcie, sondaże, ankiety, jakieś pisma, zbieranie danych. Kasia w tym czasie na ulicy protestuje, krzyczy, nazywa rzeczy po imieniu, robi takie rzeczy, które przykuwają gdzieś też uwagę. Ja tu też pewien wspólny mianownik widzę, bo po prostu wszyscy troje, jak tu siedzimy, to coś robimy, żeby przyciągnąć uwagę i też się z tym zgadzam, że awantura jest czasami najlepszym sposobem na to, żeby tą uwagę przyciągnąć. No i w zasadzie mamy prawie 22. Myślę, że tutaj można by było teraz zrobić przerwę i po tej przerwie wrócić do tego tematu, jak to się stało, że my po prostu na tej petardzie jesteśmy tak na wstecznym, bo przecież jeszcze kilka lat temu to byliśmy na dobrej drodze ku tej świeckiej światłości, ku temu światłu szliśmy, tak? Ku temu, jak ja nie wiem, czy tu mogę powiedzieć, bo to zaraz się też kojarzy, ale ku temu oświeceniu takiemu szliśmy i już było trochę lepiej i teraz jest znowu gorzej. Ja co prawda bardzo, bardzo lubię to myślenie, że musi być trochę gorzej, żeby potem było znowu lepiej, że to zawsze jest dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, no ale są takie momenty, że mi brakuje też tego optymizmu trochę,
No i chciałabym o tym po przerwie też z Wami pogadać, co my możemy dalej robić i gdzie możemy jeszcze przyłożyć presję, żeby faktycznie ten Kościół katolicki w Polsce tracił wpływy i też o tym takim rozdźwięku między tym, co klasa polityczna z Kościołem jakby tutaj kombinuje, a tym, że społeczeństwo swoje, bo przecież sondaże pokazują, że społeczeństwo swoje, chociażby to, co tutaj wybrzmiało w Twojej wypowiedzi, Piotrze, że ci młodzi ludzie się już nabrać nie dadzą. My możemy się martwić, to starsze pokolenie, być może dla nich już nieco boomerskie, my się możemy tu przejmować tym rozdziałem i gdzieś tam cały czas patrzeć wstecz, a oni po prostu przestają chodzić do kościoła i przestają się patyczkować, tak? Oni po prostu z tego kościoła nawet nie tyle, że odchodzą, tylko oni nawet na dobre do tego kościoła nie wchodzą, więc jakaś tam te sondaże jakąś tam nadzieję dają. I teraz chciałabym zapytać, czy już mamy tutaj gotową naszą Izę, żeby puścić nam jakąś piękną piosenkę i czy ewentualnie to mogłoby być coś w temacie, żebyśmy tutaj po przerwie mogli wrócić do Państwa. Super. Słuchajcie, to chwileczka przerwy, tyle ile poleci piosenka i widzimy się za moment, temat zasygnalizowany, no i tutaj Kasię bym też chciała pociągnąć za słowo troszeczkę, bo przemilczała kawałek dłuższy w tej części programu, no ale teraz już zapodajmy piosenkę i kto na fajka, to na fajka, kto na siusiu, to na siusiu. Dla higieny tutaj zarówno naszej, jak i Państwa, którzy nas oglądają, słuchają, ta przerwa jest nieodzowna. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, polska Madonna, skąd masz pieniądze na czyż? Czy cię nie przeraża? Na święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonno, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, polska Madonno, pusto w łóżku tym, jak i w twojej głowie śpiewać mu. Tysiące i niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu. Tyle do nocy, tyle do jutra, tłucze.
Kurczę się w tobie, litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska. Polska, Madonno, Madonno, Polska. Sen ci daruje szminkę francuską. Piersi okryje szkarłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję błonną. Madonno. Sexpress z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę Sexpressu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Dobry wieczór, proszę Państwa. Witamy w przerwie w programie To jest wojna. Ze mną goście Katarzyna Wójtowicz z Krakowa, z kolektywu grupy aktywistycznej Dość Milczenia, Stop Klerykalizacji Polski, i Piotr Pawłowski, ojciec założyciel, no nie bardzo mi się to dzisiaj podoba, grup Świecka Szkoła. Prawnik walczący o świeckość szkoły i świeckość państwa jednocześnie. Przed przerwą rozmawialiśmy w pierwszej części dużo o tym właśnie, dlaczego to jest ważne, żeby polska szkoła była świecka, jak to się ma ogólnie do świeckości państwa. No i rozmawialiśmy też o tym, jak to jest z tą religią w szkole. I ja tutaj w zasadzie chciałam jeszcze sprzed przerwy dać głos Katarzynie, bo z jednej strony rozmawialiśmy tu też o tych metodach i pewne te rzeczy są zbieżne w tym, co mówicie, a ja się ciebie chciałam tutaj jeszcze podpytać, bo tu nie zdążyłam już przed przerwą, czy ty się z Piotrem zgadzasz, jeśli chodzi o to, że przede wszystkim trzeba przycisnąć z edukacją tam, gdzie jest teraz najbardziej potrzebna, czyli do tej grupy chociażby rodziców, którzy mają dzieciaki w szkole, bo te dzieciaki będą po prostu coraz bardziej tam indoktrynowane, i czy też się zgadzasz z tym, że na te najmłodsze pokolenie szydera jest faktycznie taką najskuteczniejszą metodą, ośmieszać im ten kościół, ośmieszać im te figury typu dzban roku 2021, czyli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, czy tędy jest droga, bo jakby też tu wybrzmiało w tych komentarzach, że no troszeczkę innymi sposobami, ale w sumie walczycie o to samo. No ja bym też nie chciała jakby wchodzić w takie tutaj dywagacje, które metody są lepsze, tylko czy po prostu, co my możemy zrobić na każdym froncie, gdzie cisnąć, gdzie po prostu jeszcze większą presję przykładać niż do tej pory przekładaliśmy, żeby faktycznie gdzieś tam ten rozdźwięk pogłębiać, bo że ten rozdźwięk jest, to wiemy, bo to sondaże mówią, i gdzieś tam za chwileczkę ja będę Państwu polecała też te sondaże i tu się gdzieś na czacie do takich dwóch ciekawych tekstów z okresu pojawią. Kasia, co ty myślisz o tych metodach i o tym szyderstwie? Znaczy ja powiem tak, Dość Milczenia działa troszeczkę inną metodą i coś tam stuka, coś spada komuś, no ja słyszę. Troszeczkę inną metodą, i ja z kolei jestem, oczywiście jakaś tam szydera, obśmiewanie trafia do pewnej grupy ludzi, natomiast według mnie Kościół katolicki jest na tyle instytucją przemocową i niebezpieczną, że my działamy z kolei tak, że jednak obnażamy przemocową stronę działania Kościoła katolickiego. Myślę, że to u nas trojga teraz, być może tutaj mamy z naszego studia z realizacji jakieś dźwięki. Jeśli się by dało to wyciszyć, to bardzo bym prosiła. Kasiu, kontynuuj. Dobrze. Może Boże ciało spadło komuś ze ściany.
Chodzi o to, że według nas Kościół katolicki jest na tyle niebezpieczną, na tyle przemocową instytucją, że my prowadząc pracę u podstaw, uświadamiając w przestrzeni publicznej przemocowe i tak naprawdę mafijne sposoby działania Kościoła katolickiego, bardziej trafiamy w ten sposób, żeby trafiać do rodziców i tłumaczyć im, do tych letnich katolików, bo tak jak mówię i będę to powtarzała, jeżeli chodzi o takich mocno fanatycznych katolików, to tutaj pole do rozmowy jest średnie. Natomiast jeżeli chodzi o tych letnich katolików, czyli tak naprawdę większość chodzących do kościoła, no bo taka tradycja, bo tak wypada, bo tak jest, my raczej działamy metodą uświadamiającą, jak niebezpieczne jest oddziaływanie Kościoła katolickiego na dzieci, na rodziny, jakie treści są przekazywane w nauce Kościoła katolickiego, z jaką przemocą się to wiąże. W związku z tym my obnażamy cały czas niebezpieczeństwa, tak, czyhające na dzieci, które poddawane są pseudonaukom Kościoła katolickiego. I ja się skupiam bardziej na przekazie właśnie merytorycznym, tak naprawdę wyjaśniającym niebezpieczeństwo posyłania dzieci do tej przemocowej instytucji i w łapy przemocowych osób, które te instytucje tworzą. Nie zdarza nam się stosować metod obśmiewania i szydery, ale może dlatego, że tematy, które poruszamy z dość milczenia, są tematami trudnymi, dlatego że każda forma przemocy jest czymś, co trudno przedstawić w formie szydery, trudno przedstawić w formie gdzieś tam ironicznej, dlatego że każda przemoc, za każdą przemocą stoi konkretna ofiara. No my poruszamy oczywiście tematy związane z pedofilią, tematy związane z przemocą ekonomiczną, tematy związane z przemocą emocjonalną, z egzorcyzmami. W związku z powyższym staramy się jednak skupić na tym, żeby uświadomić rodzicom, że Kościół to zło. I to zło dosłowne, czyli instytucja, która może wyrządzić ich dziecku bardzo dużą krzywdę psychiczną, emocjonalną, ale również fizyczną. W związku z powyższym w ten sposób działamy. Jakby no, tyle w sensie metod, którymi my się posługujemy. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to jest nad czym zapłakać i czego się bać. No, tak myślę. Mhm. Tak, ja rozumiem to, co mówisz o tym, że bierzecie takie hardkorowe naprawdę tematy i bierzecie też stronę ofiar, więc tutaj wy w momencie, kiedy robicie tą edukację, bo ja bym powiedziała, że jednak robicie tutaj takie bardzo edukacyjne działania, uświadamiając właśnie te niebezpieczeństwa i pokazując te sytuacje, gdzie się bardzo źle po prostu wydarzyło, gdzie się straszne rzeczy wydarzyły, że jakby tu nie ma tej przestrzeni na tą szyderę. Natomiast powiem wam tak na marginesie, jako matka trojga nastolatków, którzy no są w takim domu, wiecie, no w domu ateistycznym są wychowane, i obserwuję całe to pokolenie młodsze, to dla nich nawet te rzeczy, które dla nas jest nie do pomyślenia faktycznie, żeby z nich żartować, absolutnie przechodzi to wszystko i oni jakoś naprawdę inaczej się zupełnie już komunikują, mają takiego więcej, nie wiem, takiego, tak, nie chcę powiedzieć dystansu, wiecie, bo ten dystans tutaj u nas, że tam wrzuć na luz i miej ten dystans, to jest tak już się źle kojarzy, no ale mają troszeczkę tak, że u nich jakby jest ten poziom taki, gdzie one naprawdę myślą o tych trudnych rzeczach i jest ten meta poziom, gdzie one po prostu gdzieś tam w tych memach żyją i funkcjonują i jakby mam wrażenie, że nie mają takiego poczucia, że jak tam gdzieś w jakiejś warstwie tych memów to pewne zjawiska obśmiewają, to że jakby nie zachowują tego takiego, że to jakoś odbiera tym ofiarom i tak dalej. No mają jakoś inaczej na tym punkcie, mam wrażenie, znaczy, to najmniej. Ja ci przerwę, Dominiko. Znaczy, chodzi mi o to, jakby kto jest grupą docelową twoich działań. Tak, tak, tak.
Dlatego, że jeżeli naszą grupą docelową byłaby młodzież, to pewnie trochę inaczej poruszalibyśmy te tematy. Natomiast tak jak ja powtarzam, tutaj ktoś skomentował, że cechuje się dużą naiwnością, uważając, że rodzina jest podstawą. No, rodzina jest podstawą, jakkolwiek byśmy chcieli temu zaprzeczyć, a jaką jest podstawą, no to już zależy od danej rodziny. Natomiast naszą grupą docelową jednak są rodzice i opiekunowie, którzy decydują się na to, żeby posłać dziecko na religię, żeby posłać dziecko do komunii, żeby to dziecko ochrzcić. Naszą grupą docelową, oczywiście wiadomo, że trafia też nasz gdzieś tam przekaz pośrednio, bezpośrednio do młodzieży, natomiast no, my celujemy jednak w tych opiekunów, w rodziców, bo to oni są osobami decyzyjnymi, jeżeli chodzi przynajmniej do pewnego wieku, o posyłanie dziecko na religię. I umówmy się, o ile dziecko, młodzież mając tam 15, 14, nie wiem, 16 lat, samo zdecyduje, że religia jest nudna i chce się z niej wypisać, to fajnie. Natomiast byłoby dużo lepiej, żeby po drodze to dziecko nie było narażone na pierwszą spowiedź, żeby to dziecko nie było narażone na informacje dotyczące własnej seksualności, cielesności, z którymi potem no, gdzieś tam w zaciszu, nie wiem, domowym, czterech ścianach może się trochę borykać, a i umówmy się, że do pewnego wieku to rodzice, nie dziecko, decydują o tym, czy dziecko chodzi na religię i czy dziecko jest poddawane praktykom religijnym, praktykom kościelnym. W związku z powyższym naszą grupą docelową są rodzice, bo to do nich chcemy trafiać, żeby oni zrozumieli, że im wcześniej uchronią dziecko przed indoktrynacją. Oczywiście nie da się tego zrobić całkowicie, tak jak na przykład dzisiejsze święto pokazało, no bo gdzie się nie wyszło, tam procesja i zwłoki na krzyżu. W związku z powyższym wiadomo, no i tutaj też jest pole do popisu dla rodziców, tak? Mówimy o rodzicach tych dzieci, które jeszcze no jakby nie decydują gdzieś tam same o sobie. W związku z tym to ważne jest, żeby trafiać do rodziców, żeby oni mieli świadomość, mimo że sami byli na przykład zindoktrynowani, żeby oni mieli rozbudzoną taką świadomość, że robią własnemu dziecku krzywdę, posyłając je na lekcje religii. Więc jakby zgadzam się z tobą i z Piotrem, że funkcje memów, funkcje obśmiewania Jędraszewskiego w Złotej Kiecce i trafia, tak? Trafia do tej grupy nastolatków. Ja to jakby temu absolutnie nie zaprzeczam, tak? Natomiast nie ukrywam też, że rażą mnie memy, które dotykają pedofilii i najchętniej ja bym zlikwidowała te memy, bo te memy nie uderzają tak naprawdę w Kościół, tylko uderzają w ofiary pedofilii. Teraz sobie wyobraźcie osobę, która była skrzywdzona, która widzi takiego mema, gdzie na przykład taki mem, który mnie bardzo poraził, gdzie ksiądz wącha sobie rękę i mówi, że miał do czynienia właśnie z ministrantem. Teraz sobie pomyślcie, co czuje taki były albo obecny ministrant, który właśnie na zakrystii został przez tę rękę należącą do tego księdza zmolestowany. Zatem memy o pedofilii, ja rozumiem dystans, rozumiem, że z wielu można się śmiać, natomiast trzeba pamiętać, że memy dotyczące pedofilii nie uderzają w Kościół, tylko uderzają w ofiary pedofilii. I taką świadomość też trzeba mieć. I jeszcze tylko bardzo nawiążę do tego, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą kontrolę. Tak jak nie ma kontroli w szkołach nad programem cudzysłów nauczania lekcji religii w szkołach, tak nie ma, trzeba pamiętać o tym, nie ma kontroli zewnętrznej żadnej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek placówki prowadzone przez Kościół, prowadzone przez zakony. I tutaj mamy najlepszy przykład DPS-u w Jordanowie. My jutro z dośmilknienia jedziemy do Jordanowa, jedziemy spróbować porozmawiać w DPS-ie z kimś, kto tam został, bo siostry zrzekły się prowadzenia DPS-u i zobaczymy, co z tym dalej. No najlepiej się zrzec i teraz umyć sobie rączki, bo zakonnice bywają tak samo okrutne, jak nie bardziej okrutne niż księża, bo często wyłapują te ofiary dla księży, trzeba o tym pamiętać. Natomiast jedziemy jutro do Jordanowa, bo planujemy w Jordanowie protest.
protest. I oczywiście protest nie będzie dotyczył już oskarżania tych kobiet, dlatego że one nie mają statusu osób oskarżonych. One mają status osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, w związku z tym nie można je nazywać jeszcze oskarżonymi. Chcemy zaznaczyć, to jest bardzo ważne, w przestrzeni publicznej, że są osoby, które głośno będą mówić o tym, że nie zgadzają się na takie rzeczy, że doskonale wiemy, że takie rzeczy funkcjonują i że społeczeństwo powinno się domagać absolutnie kontroli, jeżeli chodzi o placówki, szczególnie właśnie DPS-y, szczególnie domy dziecka prowadzone przez Kościół katolicki, nad którym nie ma absolutnie żadnej kontroli. Pamiętajcie też o tym, że zbliżają się wakacje i największe biuro podróży w okresie wakacyjnym, czyli Caritas, który tak naprawdę pomaga finansowo absolutnie wszystkim parafiom w Polsce, żeby jak najwięcej dzieci mogło wyjechać, również nie podlega kontroli takiej jak biura turystyczne. Parafie nie mają obowiązku zgłaszać do kuratorium wyjazdu podopiecznych, nie mają obowiązku być wpisanymi do rejestru jako jakiekolwiek biuro. W związku z powyższym nie ma absolutnie żadnej kontroli, ani w jakich warunkach te dzieci będą tam mieszkać, ani jaki program pseudoedukacyjny będzie wciskany im do głowy, a pamiętajmy o tym, że indoktrynacja przez zabawę jest najlepszą formą indoktrynacji, a jeżeli nawet jakieś dziecko byłoby niezadowolone z pobytu, to w związku z tym, że te parafie nie mają żadnej sformalizowanej umowy, nie ma gdzie złożyć reklamacji, a żadnemu rodzicowi, który dostał kasę na to, żeby ich dziecko mogło wyjechać, bo inaczej nie byłoby go na to stać, bo takich rodzin jest bardzo wiele, nie śmie zwrócić uwagi, że coś było nie tak, bo będzie wdzięczne, że za pieniążki od kościoła wyjechać. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę teraz w okresie wakacyjnym. Tak, to są bardzo ważne rzeczy, o których powiedziałaś. Tutaj wychodzimy z punktu wyjścia tego szkolnego i tych programów i tej katechezy, no ale tak, nie można o tym zapomnieć, że są miejsca, gdzie też właśnie dzieją się rzeczy straszne, dlatego że tej kontroli, tego nadzoru po prostu nie ma. I do tego Jordanowa tutaj absolutnie cieszę się, że jedziecie, bo mam wrażenie, że mimo że to jest taka rzecz, która bardzo tutaj zszokowała polskie społeczeństwo i się szerokim echem odbiła, i po samej jakby ilości komentarzy w sieci na ten temat widać, że ten temat jest gorący i jest mocno przeżywany, ale też wiemy, że no, my mamy teraz trochę tą pamięć złotej rybki i po prostu za chwilę będzie następne wydarzenie, kolejna jakaś szokująca wiadomość za szokującą wiadomością i jak nie będzie takich grup, które tak jakby wsiądą i pojadą i tam zaprotestują i będą ten temat grzać po prostu i cisnąć i go pilnować cały czas, no to może się tak stać, że to będzie 5 minut jakiegoś zainteresowania i potem to zainteresowanie się szybciutko przeniesie gdzieś indziej. Sewerynie, czy ty byś, Boże, Sewerynie, drugim imieniem do ciebie jakoś tutaj dzisiaj, może dlatego, że ja to imię szczególnie lubię. Piotrze Sewerynie, chciałabym ciebie jeszcze zapytać, czy tutaj do tego byś się odniósł, co rodzice mogą w takiej sytuacji, na przykład wysyłając dziecko gdzieś, nie wiem, gdzieś pod opieką nie nauczycieli, tylko właśnie katechetów, gdzieś z jakimś Caritasem, czy oni mają cokolwiek jeszcze w swoich rękach, jakieś w ogóle narzędzia tutaj, żeby się faktycznie domagać chociażby tego, żeby pewne zasady były tam stosowane, czy w ogóle coś mogą rodzice zrobić przy takich wyjazdach, czy tam, kiedy mają dzieci w takich instytucjach właśnie, czy to jest tak, że one tam już kompletnie nic rodzice nie mogą zrobić? Dziękuję, Dominika. Jesteś pierwszą osobą, która powiedziała publicznie, że podoba się imię Seweryn. Dziękuję. Zanotowałem, tak? Fajnie. Wiesz co, zadałaś pytanie, które boli mnie, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, ja mógłbym tylko powtórzyć to, co powiedziała Katarzyna, tak? I w ogóle dziękuję ci, bo ja nie miałem świadomości tego tematu, że Caritas finansuje wycieczki parafii. Serio, jest to dla mnie totalnie nowy temat i absolutnie trzeba go ruszyć.
No to, bo to, że parafie nie mają żadnej odpowiedzialności i że tam nie zgłaszają niczego nikomu, no to mnie totalnie, to mnie zupełnie nie dziwi, nie? No to jest dla mnie oczywistość, prawda? No bo są wyjęte spod prawa, tak? Ale ten temat ruszymy. Dziękuję ci. No trzeba go wrzucić na tapetę po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego w ogóle jest, tak? I Katarzyna, znaczy wy odwalacie robotę, którą ja po prostu mega szanuję, nie? No, napisałem ci, że podziwiam waszą pracę, bo no ja trochę faktycznie inaczej działam, tak? Ja jestem takim stalkerem dyrektorów, ja wysyłam pismo i nękam urzędy, no z reguły dyrektorów szkół, tak, to fakt, nie? Ale też wójtów, starostów, najróżniejszych urzędników. Teraz moim celem jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego, bo jakby to powiedzieć, no strasznie wnerwia mnie fakt, że na temat tego, jak wygląda realnie ten stan naszych wyznań i bezwyznaniowości, my dowiemy się dopiero we wrześniu 2023 roku, tak? Strasznie mnie to wnerwia, to jest manipulacja najzwyczajniej w świecie, tak? No i wysłałem wniosek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i dowiem się dlaczego i zrobimy z tego aferę, prawda? A co? Niech prezes GUS-u sobie nie myśli, że nie zrobimy. Otóż zrobimy. Absolutnie tak. I to jest mój styl działania, nie? Ja po prostu jestem takim nękającym gościem, który nie odpuszcza i który jak raz chwyci za gardło, to po prostu nie wypuszczę tego. Po prostu nie ma mowy, tak? I to jest, widzisz, kurczę, byłoby rewelacyjnie, gdyby wasza ekipa kiedyś przyjechała do Trójmiasta. Ja, to jest takie moje marzenie, żeby zrobić taką ekipę u nas. Naprawdę, no. Boleję nad tym, że jeszcze nam się nie udało takiej ekipy interwencyjnej zrobić, która faktycznie robiłaby akcje w terenie. No mamy mnóstwo fajnych ludzi, ale czegoś nam brakuje. Naprawdę, tak? Ja telefonicznie jestem w stanie załatwić naprawdę mnóstwo rzeczy i jestem w tym dobry. Naprawdę wyćwiczyłem się w czymś takim, że jeżeli coś jest naprawdę nerwiające, jeżeli rodzic do mnie pisze, a pisze do mnie mnóstwo rodziców i pisze no generalnie o rzeczach takich, które dzieją się tu i teraz, prawda? Czyli jakiś dyrektor, prawda? Jakiś nauczyciel, jakiś urzędnik, to w każdym razie coś skandalicznego, co ewidentnie łamie prawo, prawda, albo łamie prawa ucznia. No i zdarza mi się po prostu chwycić za telefon i załatwiać takie sprawy telefonicznie. I naprawdę na serio to się udaje. Nie? To znaczy ja, jakby to powiedzieć, ja stosuję no, po jakimś takich doświadczeniach, po takim wyćwiczeniu, bo ja stosowałem różne metody, taką metodą prób i błędów, tak? Natomiast metody prób i błędów wyszła mi metoda totalnie przemocowa, którą stosuję. Nie jestem z tego dumny, ale ta metoda jest bardzo skuteczna, niestety, tak? To znaczy mówiąc krótko, wobec ludzi, którzy łamią prawo, no po prostu stosuje metodę na złego prawnika, który tłumaczy im bardzo cierpliwie i bardzo wyraźnie, co się stanie, jeżeli nie zmienią prędziutko tego, co zrobili, tak? I to jest cholernie skuteczne, naprawdę, tak? Nie czuję się z tym dobrze i nigdy nie będę się czuł dobrze z taką metodą, ale no jest mega skuteczna, naprawdę, tak? Ale wiecie co mnie jeszcze zasmuca? Zasmuca mnie też jeszcze to, że wrócę do tego Jordanowa. Oczywiście Jordanów to nie jest jedyne miejsce, jedyna instytucja, gdzie zadziały się rzeczy straszne tak naprawdę. Zwłaszcza, że dotyczy to osób z niepełnosprawnością umysłową, czyli osób najbardziej bezbronnych, które nie potrafią, nie umieją i nie mają możliwości się obronić. I smuci mnie to, że w Jordanowie powinna być, nie chcę powiedzieć milionowa, tysięczna manifestacja, żeby pokazać, że ludzie mają dość bezkarności tak naprawdę kleru, bo tutaj bezkarność i stanie ponad prawem jest czymś najgorszym, co tak naprawdę można zaobserwować na każdym kroku, począwszy od Jędraszewskiego, który nie poniósł konsekwencji za swoje skandaliczne słowa, tak naprawdę dehumanizujące ludzi, bo sąd nie dopatrzył się
że te słowa dotknęły kogoś konkretnie, tak? Bo wypowiadał się ogólnie. Przez Dziwisza, który nie wie, nie pamięta i w ogóle ma amnezję i jak patrzę na niego, to mi się źle robi od samego patrzenia. Przez wszystkich księży przenoszonych z parafii na parafię. Przez siostrę Bernadette, która była potworem tak naprawdę, która dostała wyrok tak śmieszny, że masakra. Widać bardzo jasno, że przedstawiciele i przedstawicielki kleru stoją ponad prawem i trzeba to sobie uświadomić, że trzeba ich zrównać do każdej innej obywatelki, do każdego innego obywatela i tak naprawdę powinny być tam tysiące osób, bo osoby, które przebywały pod opieką tych pań, to jest grupa społeczna, której można zrobić krzywdę bardzo łatwo i za którą tak naprawdę mało kto się wstawia, a trzeba wiedzieć o tym, że najwięcej DPS-ów prowadzą właśnie zakony i prowadzą księża. I to nie jest tak, jak ludzie często podnoszą argument, ludzie chodzący do kościoła, że proszę zobaczcie, ile to kościół robi, ile prowadzi fantastycznych inicjatyw i domów jakkolwiek pomocowych. Trzeba mówić bardzo głośno o tym, dlaczego świeckie instytucje nie mają takich możliwości, żeby takie domy prowadzić, a dlaczego kościoły i zakony mają takie możliwości. I tutaj trzeba znowu wrócić do sytuacji, jeżeli chodzi o ulgi podatkowe, jeżeli chodzi o przywileje finansowe, jeżeli chodzi o nabywanie gruntów, nabywanie, to jest poza wszelkimi regułami, często nabywanie na przykład jakiejś nieruchomości odbywa się drogą uznaniową, więc o tym trzeba pamiętać, że to nie dlatego świeckie instytucje nie prowadzą tych wszystkich ośrodków, bo im się nie chce i mają to w nosie, tylko nie prowadzą ich dlatego, że żeby prowadzić takie ośrodki, trzeba spełniać pewne wymogi, czyli posiadać lokal i posiadać tak naprawdę zasoby finansowe, których kler ma pod dostatkiem. I tutaj jeszcze Piotr, to jest szalenie ważne, żeby zacząć grzmieć o tym i szkoda, że musiało się wydarzyć taka tragedia, żeby zacząć kontrolować absolutnie wszystkie placówki prowadzone, znaczy inaczej, apelować tak naprawdę do posłanek, do posłów, żeby tak zmienili prawo, żeby te placówki prowadzone przez kler podlegały takiemu samemu nadzorowi i takiej samym regulacjom prawnym, jak podlegają jednostki świeckie. Ale żeby to można było zrobić, to trzeba wypieprzyć PiS w kosmos. I tutaj jeden jeszcze komentarz, na który ja patrzę, Alex napisał, albo napisałaś, bo nie wiem, jeśli będziemy mówić, że PiS wygra, albo że nie odda władzy, to demobilizujemy się sami. A ja bym chciała zwrócić uwagę, że jeżeli nie będziemy o tym mówić i będziemy żyć w przekonaniu, że PiS przegra, to dopiero wtedy będziemy zdziwieni, bo na chwilę obecną, czy tobie się to podoba, czy nie, niestety, ale wszystko wskazuje na to, że PiS wygra następne wybory, a wygra następne wybory dlatego, że tak zwanych internetowych działaczy i działaczek jest mnóstwo, a tak zwanej opozycji ulicznej, która cokolwiek coś robi nadal, jest bardzo mało. Popatrzcie, jakie są protesty. Nie wiem, czy ktoś widział jakiś wielki protest po wprowadzeniu rejestracji ciąż. Bo ja nie zauważyłam, żeby był jakiś protest. Ja wszystko rozumiem i nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, że dzieje się rzecz straszna, że jest wojna, że dużo sił jest przekierowanych na pomoc Ukrainie, ale jeżeli będziemy tylko przekierowywać siły na Ukrainę, zapominając o naszym własnym podwórku, no to myślę, że będzie bardzo, bardzo źle. W związku z tym to nie jest tak, że jak mówi się prawdę, że PiS nie odda władzy, którą raz dostał, to się demobilizuje. Nie, to jest fakt. A żeby PiS oddał tą władzę, to trzeba go do tego przekonać. I tak jak my urządzamy wawelnicę każdego 18 pojutrze,
Jarosław Kaczyński ma urodziny. W związku z tym my mu tam przygotujemy te urodziny i robimy co możemy, żeby pokazać mu, że nadal są obywatele i obywatelki, którzy są niezadowoleni z jego rządów i najchętniej widzieliby go w więzieniu. Na tych protestach jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Nie ma już dużych protestów. Nie istnieją duże protesty. W związku z tym PiS-owi cały czas rośnie wskaźnik, bo przeciętny obywatel i przeciętna obywatelka, nie wgłębiająca się i nie analizująca sytuacji politycznej, jest przekonana, że to PiS pokonał pandemię, że to PiS zabezpiecza nas przed inwazją Rosji na nas, że to PiS pomaga uchodźcom i uchodźczyniom. Tak myśli przeciętny obywatel i przeciętna obywatelka. W związku z powyższym, tu nie ma się co łudzić, że jeżeli my będziemy robić tyle, ile robimy, czyli robimy stosunkowo za mało, a opozycja parlamentarna też jest mocno dla mnie niewystarczająca w tym, co robi, no to PiS po prostu będzie rządził dalej. I tyle. I jeżeli wszystkie te osoby, które klikają sobie w internet, ile powinno się robić, gdzie się powinno robić i że powinno się robić, wyszłyby na ulicę, to może wtedy coś by się zaczęło zmieniać, ale niestety nadal większość siedzi w domach z różnych powodów, a garstka jest na ulicy i to jest bardzo, bardzo smutne. Garstka była na tej ulicy, a teraz to nas dosłownie ubywa. Jak Dominika, to można liczyć na palcach. Można liczyć na palcach, niestety. I ja bym tutaj nie upatrywała wszystkiego w sytuacji związanej z wojną. Bo jakby ja uważam, że gdyby była odpowiednia motywacja nadal w nas, to działania spokojnie mogłyby iść dwutorowo, powinny iść dwutorowo, tak? No bo pomoc dla Ukrainy jakby jest oczywista. Natomiast my zapomnieliśmy całkowicie o nas, bo sorry, ale prawo antyaborcyjne nadal obowiązuje, będę to powtarzać. Kobiety nadal zmuszane są do noszenia ciąż patologicznych. Za chwilę wejdzie nam prawdopodobnie chory pomysł karania za niewłaściwe wyrażanie się o Kościele katolickim, bo ten projekt jest tak przygotowany, że tak naprawdę mrugnie się w nieodpowiednim momencie i już będzie można cię oskarżyć o to, że niewłaściwie wypowiedziałeś, czy obraziłaś w jakiś sposób Kościół katolicki, więc PiS sukcesywnie ramię w ramię z Kościołem realizuje swój plan, żeby doprowadzić do tego, żeby Polska była już całkowicie narodowo-katolicka. Już prawie jest, ale będzie całkowicie. Nie możemy zapominać o naszym podwórku. My oczywiście z dość milczenia skupiamy się głównie na działaniach antyklerykalnych, bo nie można robić wszystkiego. Nie może być tak, że jedna grupa robi wszystko i protestuje przeciw wszystkiemu. Natomiast dużo grup się wypaliło, dużo osób się wypaliło, ale też no, nie mamy się co dziwić, były wielkie protesty i no, trzeba to powiedzieć głośno, i przyniosły guzik. No przyniosły guzik. No taka jest prawda i dlatego trzeba robić pracę cały czas oddolną, trzeba cały czas małymi kroczkami, ale nie wolno tej pracy i tego uświadamiania zapominać. No ale umówmy się, ty Dominiko, ty Piotrze, ja i jeszcze tam powiedzmy kilkadziesiąt osób, nie będziemy protestować za wszystkich i nie będziemy wszędzie, nie będziemy się wszystkiemu przeciwstawiać. Trzeba zachęcać ludzi, w jaki sposób? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wcześniej myślałam, że jak połowy ludzi nie będzie stać na chleb, to wtedy wyjdą na ulicę. Natomiast chyba nikt nie zauważył, że powoli już co niektórych na ten chleb nie stać. Bo idziesz do sklepu, wydajesz stówkę i przynosisz trzy rzeczy. I to jest dramat, że to dalej nie wypchnęło ludzi na ulicę. Więc ja nie wiem, co wypchnie ludzi na ulicę. No ale my robimy swoje, tylko tak jak mówię, no dość milczenia, widzi oczywiście cały obraz sytuacyjny i chcielibyśmy robić wiele, ale my jesteśmy skupieni na działaniach antyklerytalnych, no bo tak jak mówię, Kościół jest pierwszą władzą w Polsce, to Kościół trzeba odsunąć od władzy, bo inaczej wszystkie partie będą przed nim pękać. Koniec. Tutaj w komentarzu Charlie na czacie napisał, kiełbasa wciąż zbyt tania, zobaczymy co będzie jesienią, jak już trzeba będzie węgiel kupić i to jest chyba też idealny
komentarz do tego, co powiedziałaś. Ja bardzo to słyszę jakoś mocno i do mnie to mocno, ze mną to mocno rezonuje, co powiedziałaś, no bo jestem też z tej grupy, która po prostu już wypalenie zaliczyła na ulicy aktywistyczne i tutaj wiele, wiele naprawdę programów od początku roku na ten temat z różnymi osobami rozmawialiśmy, jak to się stało, że nas na tej ulicy jest coraz mniej i też faktycznie bardzo jakoś mnie rusza to, co mówisz o tym, że nie można robić wszystkiego, no bo wiadomo, że też reprezentuję tu Strajk Kobiet, który w pewnym momencie zaczął też już oprotestowywać wszystko i organizować wszystko i jest na przykład teraz ostatnia prosta, ostatnie 5 dni dosłownie, bo w środę pierwsze czytanie tego obywatelskiego projektu ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów, w czwartek w bloku gdzieś będzie głosowanie. My w zasadzie na finiszu praktycznie nie mamy naprawdę sił cisnąć już tego i to pokazuje tylko, jak mało nas zostało, jak wielkie jest zmęczenie po tych 6 latach tych wszystkich osób, które po prostu gdzieś tam na tej ulicy zelówki zdarły i naprawdę gardła zdarły i nerwy sobie po prostu też zszargały, a i wiadomo, jak z tymi represjami było niefajnie. No i myślę sobie, że tak, to jest taki moment, kiedy ciężko się jakoś, wiecie, wyrwać trochę z tej pomocówki. Ciężko jest, jak się z tym człowiek bardzo emocjonalnie zżywa, z tą pracą taką robioną właśnie na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy, czy też właśnie osób, które gdzieś są na granicy polsko-białoruskiej. I ciężko potem wrócić do tych naszych tematów, ale ja absolutnie tutaj pełna zgoda z tobą, tych takich rzeczy, które mamy na sztandarach i każda organizacja się w czymś specjalizuje, absolutnie odpuścić nie można. Tą pomocówkę, my naprawdę w tym jesteśmy dobrzy, jeśli chodzi o ten polski naród, jak trzeba pomagać, to fajnie nam to idzie, w to jakoś umiemy, natomiast ciężej i trudniej nam później wrócić. Do... jedna rzecz, bo Altyfone tutaj napisała. Tak. Nie ludzie odsuną PiS od władzy, PiS od władzy odsunie ekonomię. Nieprawda. Ja no ci osobiście mówię, że PiS sam od władzy się nie odsunie i nie wiem, jestem o tym przekonana, Kaczyński stanie na rzęsach, jak nie swoich, to czyjś, a władzy nie odda. Władzy nie odda. Będzie miał w nosie, że kraj się wali i pali, bo Al Capone i jemu kasy nie zabraknie. On się nie musi martwić o kasę, ani jego towarzystwo. Nie ma takiej możliwości. PiS władzy nie odda. Jak ludzie tego nie zrozumieją, że jeżeli PiSowi władzy nie zabierze się na siłę, tak, no ją po prostu musi jest prawda, to będziemy tkwić w tym bardzo długo. A Kaczyński jest naprawdę zmotywowany do tego, żeby działać dalej i będzie dalej ludzi kupował, będzie dalej kraj zadłużał, jak trzeba będzie, to te pieniądze wytrzaśnie, nie wiem, z księżyca, który miał ukraść, a mu nie wyszło. I 700+ teraz ma być, tak? Już zapowiedzieli dopłaty do węgla. Już uspokoili ludzi i możecie być pewni i pewne, że połowa ludzi się uspokoiła, jak usłyszała, że mają zapewniony węgiel na zimę. Naprawdę. Ludzie się aż tak bardzo wszyscy nie wgłębiają w politykę. Mają w nosie, czy Tuleja orzeka, czy nie orzeka. Naprawdę, mają to w głębokim. Tak. Mają w nosie to, że Przyłębska, nawet niektórzy nie wiedzą, kto to jest, siedzi sobie i orzeka w Trybunale. Naprawdę. Oni mają to w nosie. To dla mnie jest ważne, dla Piotrka jest ważne, dla Dominiki jest ważne, ale dla wielu ludzi to jest absolutnie nieważne. Dla nich jest ważne, że wyszła baba wczoraj i powiedziała, że dostaną kasę na węgiel, będzie im ciepło w dupę i dla nich to jest ważne. Ja się wcale nie dziwię, dlatego że dla przeciętnej osoby ważne jest, żeby było ciepło, żeby dzieci miały co jeść, a przecież 700+ teraz będzie podniesione. To jest dla nich ważne. Jest hierarchia potrzeb po prostu, tak. Potrzeby są. Jeżeli ktoś się łudzi, że PiS załamie się pod względem, że ekonomia go załamie, to niech się łudzi dalej. To niech dalej siedzi i klika w klawiaturę. Nam potrzebne jest zabranie, odebranie władzy. No sorry, no trzeba to zrobić i tyle. No. Słuchajcie, bo ja mam tutaj jeszcze takie jakieś przeświadczenie, że musimy coś optymistycznego na koniec powiedzieć, a chciałam troszeczkę zawinąć w stronę,
tego, co my możemy zrobić. No ale pierwsza myśl, którą słuchając was miałam, była też taka jakaś pesymistyczna, że zobaczcie, no ja ciągle myślę o tej Irlandii, że tam wystarczyło kilka naprawdę takich skandali, żeby jakoś naprawdę wywołać rewolucję po prostu, jeśli chodzi o to podejście do kościoła, a u nas ja nie wiem, co słuchajcie z nami się dzieje, ze społeczeństwem naszym, że my jakoś tak, wiecie, no jakoś zahartowaliśmy na to, zaimpregnowaliśmy na te kolejne afery, czegokolwiek one by, którejkolwiek sfery by jakby nie dotyczyły, jakoś tak nam to szybko po nas spływa i tutaj pani Małgosia w tym momencie napisała, że dobry wieczór, nie mamy społeczeństwa obywatelskiego, to wieloletnie zaniedbanie, no gdzieś próbujemy to społeczeństwo na tych ulicach budować od początku i jakoś tam na tyle głośno szczekać, żeby po prostu pobudzić trochę te wszystkie osoby, które tylko klikają albo z kanapy po prostu mówią weźcie i zróbcie, tak? No ale słuchajcie, też chciałabym właśnie jeszcze o tym takim pozytywie, bo z jednej strony ja wiem, o czym mówisz, Kasia, jak mówisz, że no nic nie przyniosły takiego wymiernego te wielkie protesty i to też ludzi troszeczkę już zdemotywowało, a z drugiej strony one jednak coś zmieniły w tej sferze takiej mentalnej, bo przecież są chociażby wyniki tego sondażu. Ja tutaj Państwu gdzieś za chwileczkę wkleję, bo już tutaj z Izą nad tym pracujemy, sondaże, które opublikowało OKO.press i też skomentowało. Jeden jest z 11 czerwca, czyli świeżuteńki, z którego wynika, że Polska jest coraz mniej katolicka, a drugi nieco starszy, ale też już z tego roku, bo to był 6 stycznia akurat na Trzech Króli, to wrzucili, że biskupi są autorytetem moralnym zaledwie dla 2% polskiego społeczeństwa i ja taką jedną piękną myśl chciałam Państwu przeczytać, bo jest naprawdę jakoś tak mnie to podbudowuje. Jak widać z wyników sondażu ogromna większość Polek i Polaków potępia zdradę małżeńską, 1/3 odrzuca przerywanie ciąży i homoseksualizm, ale uwaga, połowa i więcej nie ma z tym moralnego problemu, a już tylko 1/7, 1/8 kwestionuje seks przed ślubem i antykoncepcję. I tutaj ten drugi o tych autorytetach, do wyboru były 4 odpowiedzi, to był zrobiony sondaż w ostatnich dniach grudnia 2021, tuż po świętach Bożego Narodzenia i to Ipsos to zrobił. I tutaj do wyboru były 4 odpowiedzi, papież Franciszek, polscy biskupi, ksiądz w parafii, nikt z wymienionych. I proszę Państwa, no papież Franciszek dla niecałej połowy polskiego społeczeństwa jest jakimś tam autorytetem, natomiast 36%, druga taka największa grupa respondentów odpowiedziała, że żaden z nich, ani ksiądz w parafii, ani żaden polski biskup, ani nawet papież Franciszek nie jest żadnym autorytetem. I jak patrzy się po tych wynikach sondaży, które Strajk na przykład gdzieś tam robił, albo które OKO.press w sprawie aborcji legalnej, bezpiecznej, dostępnej robiło, no to pokazuje, że tutaj też rośnie jakby ta zgoda społeczna, więc coś tam się zmieniło, coś tam drgnęło i teraz pytanie, co my możemy z tym dalej zrobić, żeby faktycznie do tego rozdziału doprowadzić i też jak motywować jakby tutaj polityków, bo zobaczcie, społeczeństwo swoje, społeczeństwo się laicyzuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast ci politycy faktycznie, cała ta klasa się jakoś uparła, że trzeba strasznie tutaj temu kościołowi jakoś, trzeba strasznie ich głaskać, trzeba ich cały czas jakoś dopieszczać i ja tutaj w ogóle nie widzę, nie wiem. Dominiko, a na jakiej grupie to było robione? Jaka wielkość grupy, mogłabyś mi powiedzieć? No tutaj w tym momencie, może ja ci to po prostu podeślę, Państwo też będą mogli sobie z tego linku wejść i tutaj sprawdzić, bo nie chciałabym jakby... A przeczytaj mi jeszcze raz, ile osób, dla ilu procent ważny jest Franciszek? Jeszcze raz, jakbyś mi mogła powiedzieć? 48%. 48%. Wiecie co, to ja jestem załamana. Jeżeli dla 48%, tylko oczywiście ważne jest, jaka to była grupa, nie? Czy to jest grupa reprezentatywna, czy nie, czy to 10 osób się wypowiadało, czy 10 nie milionów. No nie, ale to teraz tak abstrahuję, bo ja jestem załamana tym. Jeżeli dla tylu procent osób facet, który nie potępił agresji Rosji na Ukrainę, który tak naprawdę... O nie, Katarzyno, to ten sondaż był robiony przed wojną. To jest ten styczeń, tak? Który rok? To jest akurat ten o biskupach, to był grudzień. Styczeń. To był grudzień, i styczeń to było przed wojną. Tak.
Tak, dobra, tak. Nie, nie, już, no to wiecie, bo już wiesz, po prostu nie aż tak ciśnienie, ale to widzicie, jak mi ciśnienie podskoczyło, bo ja sobie pomyślałam, że to było robione po wojnie. Nie, że dalej ma takie poparcie. Nie. A tu przed wojną to się nie dziwię, bo papież Franciszek sprawiał wrażenie spoko gościa, nie? Ale potem się okazało, że jest dokładnie taki sam jak wszyscy inni i to obnażyło bardzo jego, bo gdyby teraz 46% osób nadal popierało papieża Franciszka, no to ja bym była załamana, to już w ogóle nie wiem. Nie, no ja myślę, że teraz mu spadło, bo jednak Polacy tutaj mocno się wczuli w sytuację, no się i tu na pewno, nie, to był ten akurat, co na Trzech Króli opublikowali z 6 stycznia, on był z grudnia 2021, czyli jeszcze przed wybuchem wojny, natomiast 11 czerwca jest ten o tych zmianach takich w mentalności naszej i o tym, co popieramy, a czego już nie popieramy z tych rzeczy, które nam proponuje właśnie Kościół. Okej, dobra. A to było w formie pisemnej czy ustnej? Wiesz co, naprawdę nie chciałabym w tym momencie tutaj scrollować, żeby znaleźć ci te dane. Podzielimy się tutaj z Państwem, bo Iza już tutaj ma te nasze linki tutaj wrzucać właśnie na czat. Także do tego zachęcam naprawdę, żebyście Państwo zajrzeli, przeczytali sobie. My jeszcze sobie pewnie z Kasią tutaj porozmawiamy o tej próbie i o tym, jak to faktycznie jest miarodajne, bo tu widzę też pytania takie o to właśnie, jak tam, jak z tą miarodajnością jest też na czacie. Ale słuchajcie, no już zostało nam 10 minut i tutaj, nie wiem, Piotrze, czy ty coś, jakąś radę masz, po prostu co my możemy dalej robić, jak na tą grupę polityczną naciskać, bo naprawdę mnie to rozwala totalnie, że oni jakby tych sondaży nie czytali. Jest to angielskie takie powiedzenie read the room, czyli jakby weź się zastanów, jaka jest atmosfera w tym pokoju, co tu ludzie myślą i weź się nad tym zastanów. Wiesz co, oni Dominika, nie czytają tego, nie? Nie, że nie, mylisz się, kompletnie się mylisz. Jest dokładnie odwrotnie. Oni zbyt dużo czytają sondaży, zbyt dużo. Oni są uzależnieni od sondaży. Ja mam takie przekonanie, że ci kolesi otwierają, kurde, otwierają internet rano po pierwszej kawie i zaczynają gadać pierdoły dokładnie pod sondaże, które się pojawiły. Tak? I to jest dramat. Tak, to jest dramat. Znaczy, wiesz, ja mam mój temat, nie? No ja uderzam, jakby to powiedzieć, uderzam w tą religię, wiesz, robię interwencje. Usunięcie religii ze szkół i przedszkoli uważam za absolutny fundament i nigdy się tego po prostu nie ustąpię. Tak? Ona musi wylecieć po prostu z placówek edukacyjnych. Tak? I o ile nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że za rok czy półtora jednak opozycja wygra, tak, te wybory i nie jestem aż takim defetystą jak Katarzyna. Nie jestem defetystą. Znaczy ja w ogóle nie jestem defetystą, tak? Ja po prostu jadę na nadziei i wierzę, bo do cholery gdybym na tym nie jechał, to w ogóle nic bym nie robił, kompletnie nic bym nie robił, tak? Natomiast dochodząc do tego, co możemy zrobić, to my w ogóle możemy zrobić, nie? No bo wiesz, pogrążanie się w beznadziei, po co to komu, tak? Ja tego nie chcę. Co możemy robić? Otóż możemy kopać tych polityków. Otóż możemy najzwyczajniej w świecie ich nękać, żeby zaczęli do cholery mówić do nas normalnym, prostym językiem, tak? W związku z tym, jak ostatnio Hołownia wypuścił wielce wyczekiwany program edukacyjny, który tam nagłaśniał, że co to nie jest, jakie to nie jest zajebiste po prostu, że fantastyczni eksperci, fachowcy, którzy nam przedstawią program na zrobienie rewelacyjnej europejskiej szkoły. Okej, no to siadłem i poczytałem, bo jestem odpowiedzialnym gościem i zanim zacznę na coś jechać, to najpierw to trzeba przeczytać, tak? Trzeba to zrozumieć, tak? No i zrozumiałem. No i okej, naprawdę zrozumiałem i dokładnie 5 sekund później zacząłem w nich napieprzać. Dokładnie, tak? I nie przystaje, bo tak trzeba robić, bo oni muszą zrozumieć, że wpuścili gniota, tak? Bo jeżeli Hołownia pisze w tym programie, tam są trzy zdania, które mnie zainteresowały, tak? Pisze w tym programie, że jeżeli chodzi o religię w szkole, to należy oddać decyzję radom szkół, tak? No i wszystko fajnie, no tam no, zlikwidujemy, prawda, zaliczanie do średniej, oddamy decyzję 15-latkom, no super, no 15-latki i tak decydują o tym, no hello, tak? Ci kolesi odkleili się od rzeczywistości. Ja to napisałem mojemu kumplowi Przemkowi Staroniowi wprost i mogę mu to powiedzieć publicznie w twarz w każdym momencie, że stary, odkleiłeś się od rzeczywistości, tak? A Przemek Staroń jest zajebistym gościem, uwielbiam go.
ma naprawdę fajne idee, jest świetnym nauczycielem, wiesz, ale odklei się od rzeczywistości. No. I Hołowni też trzeba powiedzieć, no stary, co ty odwalasz, tak? 2 miliardy pompujemy w katechetów, to my utrzymujemy tych cholernych katechetów i ten cholerny kościół właśnie po to, że 2 miliardy fundujemy im pensje, tak? Gdyby pozbawić tego cholernego proboszcza z Pcimia czy innego kurde węgorzewa czy jakkolwiek tego, pozbawić go pensji katechety, to ten człowiek zdechnie, a zanim zdechnie kościół katolicki, tak? Bo oni nie znajdą tych pieniędzy. Zapominasz o jednej rzeczy. Na wypłatę każdego księdza, pamiętaj o tym, bo to trzeba mówić, my właśnie robiliśmy takie wydarzenie edukacyjne, co składa się na wypłatę księdza, oficjalnie, bo to masz wykaz taki, jeżeli chodzi o zawody, składa się taca, składa się koperta, składają się wszystkie te rzeczy, co łaska i tak dalej. To jest wypłata księdza. Więc jeżeli ty pozbawisz księdza tylko marnej wypłatki katechetycznej. Katarzyno, tu nie jest marna wypłata. Ja robiąc, robiąc wydarzenie, Piotr, dotyczące zawodu księdza, wpisanego do rejestru zawodów jako duchowny rzymskokatolicki, sprawdzam dokładnie, ile wynosi wypłata księdza. Wszystko to, co idzie na jego wypłatę, to ta wypłatka ze szkoły nic mu nie zrobi. Absolutnie nic mu nie zrobi. W szkole religia nie jest po to, żeby księża mieli kasę, tylko jest po to, żeby indoktrynować młode społeczeństwo, żeby zniewalać następne umysły, bo to, co dostają z kasy, to, co dostają z kopert, to, co dostają z każdej intencji, co łaska, to jest ich wypłata. I to są kwoty takie, żeby ci włosy spadły z głowy, gdybyś zobaczył, ile wychodzi na jednego księdza i jak są opodatkowane parafie w zależności od wielkości parafii. Proszę cię, poczytaj sobie to i wtedy jakby to jest oczywiste, że trzeba ich pozbawić tej wypłaty ze szkoły, no nie, no to jest jakby oczywiste. Bo jak się zbierze to wszystko, to są to kwoty też niebagatelne. Powiem ci tak, ja czytałem różne opracowania. To jest dodatek do... Naprawdę powiem ci tak, dla tych księży, zwłaszcza z głębokiej prowincji, tak? Bo nie mówimy o bogatych parafiach w Krakowie. Ja też nie mówię o bogatych parafiach. Stanie. Dla biednego księdza z jakiejś prowincji. Nie ma biednych księży. Te pięć czy sześć koła to jest bardzo dużo. Piotrek, nie ma biednych księży. Pamiętaj jeszcze o funduszu kościelnym. Pamiętaj o tym, jak są opodatkowani, ile procent podatku płacą. Pamiętaj, ile płacą na swoją składkę ubezpieczeniową. Płacą 20%. 80% idzie z funduszu kościelnego. Nie ma biednych księży. Dobra, zostawmy to. Słuchaj, zostawmy to, nie? To potem się o to pokłócimy, nie? Ja generalnie bym się nie kłóciła, tylko przedstawiłabym ci argumenty, które. Nie, by... no dobra, słuchaj, ale mnie można przekonać, naprawdę. Ty ciśnij oczywiście z religią, ale oczywiście, ale ze naprawdę będę. Naprawdę uważam, że oni będą walczyć, bo to jest kasa. Ale dobra, zostawmy to na chwilę i idźmy. Tak, bo się przez moment zrobiło tak, że się nakładaliście i to już jest, wiecie, wtedy nie słyszymy, co mówicie. Dwie minutki mamy, ja słuchajcie, dobra, ostatnie. To jeszcze ja dokończę myśl na temat wyborów, tak? Bo Katarzyna powiedziała coś, co jest najważniejsze. Jeżeli nie wygramy wyborów za rok, i tak jesteśmy czarnej dupie, i to wszystko, co robimy, to, że wychodzimy na ulicę, robimy akcje, czy ja glanuję katolickich dyrektorów, to nie będzie miało kompletnie żadnego znaczenia. Kompletnie, tak? Bo musimy wygrać te cholerne wybory, bo prawdziwe zmiany, które naprawdę musimy zrobić, to są zmiany w ustawach. Tak? Czyli mówiąc krótko, odciąć ten cholerny kościół od kasy, zabrać im wszystkie przywileje, wszystkie, tak? No i generalnie rzecz biorąc, zacząć proces wsadzania do więzień, prawda, całej Rzeszy. Nie? Ktoś to musi robić, ale bez wygranych wyborów tego więc nie zrobimy. Trzeba zacząć od wypowiedzenia konkordatu. A żeby wypowiedzieć konkordat, trzeba wygrać wybory. W konkordacie zapisane, skąd mają kasę. Piotrek, konkordat stanowi. Umowa nie wiemy. Ja myślę, ale musimy zrobić kolejny program po prostu. I jeszcze jeden program, żeby wyjaśnić,
skąd oni biorą tą kasę. Tak, ja naprawdę... Dominika, kiedyś musimy wyjaśnić dokładnie, skąd każdy ksiądz ma pieniądze i jak to jest opodatkowane, bo to jest bardzo dobre, ważne. To jest bardzo to ważne. To mi się podoba. Dobra, ale czy ja mogę jeszcze 20 sekund? Zapowiedź tego, że dalszy ciąg tego programu będzie. Natomiast słuchajcie, ponieważ tutaj naprawdę zostało nam tego czasu antenowego niewiele, a radio ma to do siebie, że no, trzeba być tam punktualnym, bardzo wam chciałam podziękować i widzę, że dyskusja na czacie też była taka, że proszę państwa, ci z państwa, którzy nas nie oglądają i tego nie śledzą na żywo, tylko słuchają w radiu, albo właśnie potem gdzieś odsłuchujecie to już po czasie na Spotify'u, naprawdę wejdźcie na Facebooku albo na YouTubie pod ten filmik i przeczytajcie te komentarze, które w trakcie programu też były pisane. Naprawdę to jest złoto. Raz, jest tu mnóstwo rzeczy po prostu, które warto przeczytać, linków i naprawdę jest tu zasób wiedzy. Dwa, to co naprawdę dzisiaj nam piszą tutaj widzki i widzowie, czyste, absolutnie złoto. Ja z wielką przyjemnością wrócę jeszcze tutaj do każdego jednego komentarza po programie. Tak, i w imieniu tutaj pani Doroty i wszystkich innych osób, które z nami były przez te dwie godziny. Wspaniała debata i dziękuję bardzo. Dorota jest do śmilczenia. Dorota Guzik jest do śmilczenia. Tak. No więc naprawdę, słuchajcie, musimy się spotkać, absolutnie jest nam to pisane, dalszy ciąg programu nastąpi, proszę państwa, dzięki wam serdeczne, że żeście w ten dzień świąteczny z nami wieczorem tutaj pobyli. No i co, nie żegnam się z wami, po prostu do następnego programu, do następnego razu. Do następnego. Dobranoc, cześć. I dobranoc, do zobaczenia. Bardzo serdecznie cześć. Dziękuję. Dobre. Reset Obywatelski.